oznaczający to samo. I właśnie tym mianem romantycznego określano różne postawy ludzkie. Jeśli chodzi o człowieka, to takiego właśnie idealistę, melancholika, marzyciela, owszem skłonnego do miłości, ale wcale miłość nie była tutaj jakby takim najważniejszym kryterium. A jeśli chodzi o pejzaż romantyczny, to raczej malowniczy, taki budzący silne emocje, nastrojowy, taki jak ten, który tutaj widzicie przed sobą. Obraz autora bardzo charakterystycznego dla romantyzmu, Kaspara Davida Friedricha. On właśnie, myślę, że w pełni reprezentuje te romantyczne nastroje. I kolejne dzieło malarskie, dodatkowo jeszcze też zresztą Kaspara Davida Friedricha, dokładnie to jakby potwierdza. Czyli niesamowitość, niezwykłość świata, niezwykłość natury, taki mistyczny nastrój, który się tutaj roztacza przed nami. I człowiek, który jak widzicie proporcjonalnie w stosunku do tej natury jest maleńki, mało istotny, przeniknięty, dający się przenikać temu, co takie tajemnicze, mistyczne właśnie. Jeśli chodzi o termin romantyzm już taki fachowy, prawda, nie ten uliczny, tylko taki fachowy, to tutaj dwa się nam ważne zagadnienia rysują. Po pierwsze taki najbardziej oczywisty chyba nurt, czyli sposób rozumienia tego terminu, to nazwa epoki, o której dziś będziemy trochę mówić, i prądu artystycznego. Tak się akurat składa, że romantyzm jest nazwą zarówno epoki, jak i kierunku artystycznego. Nie zawsze tak jest, bo przypomnijmy sobie chociażby oświecenie, o którym mówiliście ostatnio i które pewnie już sobie powtórzyliście. Tam czołowy kierunek artystyczny doby oświecenia to był klasycyzm. A tutaj mamy nazwę akurat taką samą. Zarówno romantyzm jest bowiem zarówno nazwą epoki, jak i nazwą nurtu artystycznego, który wtedy obowiązuje. Natomiast poza tym możemy też romantyzm rozpatrywać jako taką, powiedzmy, pozahistoryczną postawę, czyli pewną cechę kultury, która się odznacza pewnymi stałymi cechami, innymi niż klasycyzm właśnie. A więc romantyzm akcentuje uczucie, entuzjazm, wyobraźnię, subiektywność, poetyckość, kreacjonizm. To są takie ważne hasła dla romantyzmu. No i cóż, zacząć by wypadało od jakiegoś takiego chociaż rzutu okiem na pewne przejawy romantyzmu europejskiego, bo w Polsce romantyzm się pojawił nieco później niż w krajach europejskich. Ja tutaj nie zamierzam oczywiście omawiać całego romantyzmu europejskiego, ale przynajmniej zasygnalizować pewne ciekawe zjawiska. Zwłaszcza, że jak sobie przyjrzycie się tym hasłom, które tutaj padają w przypadku romantyzmu niemieckiego, to myślę, że bez trudu odnajdziecie je również w polskiej literaturze, prawda? Bo to samo się u nas też dzieje, prawda? Czyli cechy takiego preromantyzmu niemieckiego, które reprezentuje na przykład powieść Johanna Wolfganga Goethego, Cierpienia młodego Wertera, to na przykład oryginalność w sztuce, geniusz twórczy artysty, uczucia i intuicja zamiast rozumu, tak ważnego dla ludzi oświecenia. Dalej zwrot do natury, wyobraźnia, religijność i wreszcie koncentracja na przeszłości narodowej jako właśnie źródle sztuki, czyli szuka romantyk niemiecki we własnej historii czegoś, co mogłoby być no, ciekawe dla odbiorcy. I podobny charakter ma romantyzm angielski, też rodzi się mniej więcej w tym samym czasie, czyli tak pod koniec XVIII wieku, na początku XIX, i w zasadzie odznacza się bardzo podobnymi cechami, czyli też mamy tutaj postawę antyklasyczną, mamy nacisk położony na intuicję, mamy pochwałę indywidualności ludzkiej, mamy fascynację tym, co tajemnicze. No i też tutaj ważna sprawa, fascynacja Szekspirem. Tak? Szekspir to oczywiście nie jest twórca romantyczny, tylko pisarz tworzący w dobie takiego późnego renesansu, a jednak niezwykle dla romantyków ważny i cenny, również ważny dla polskiego romantyzmu, bo gdybyśmy się tak mieli zastanowić nad tym, kogo romantycy polscy najchętniej czytali, to na pewno Szekspira należałoby wymienić, prawda? Widać go bardzo mocno zarówno w twórczości Mickiewicza, jak i u Słowackiego. Pewnie pamiętacie lekturę z czasów gimnazjum, Balladynę, który to dramat jest bardzo mocno tutaj oparty o twórczość Szekspira. Także Szekspir to ważne nazwisko dla Polaków również. Już nie mówiąc o tym, że romantycy akurat bardzo chętnie uczyli się języków i znali ich sporo, a powieść poetycką George'a Byrona pod tytułem Giaur przetłumaczył na język polski właśnie Mickiewicz, także oni znali języki.
Teraz mała taka próbka poglądów filozoficznych romantyzmu. Prawda? Dochodzimy do filozofii epoki, nie będę Wam tutaj nazwisk filozofów przytaczać, one nie byłyby Wam w ogóle potrzebne, natomiast przyda Wam się na pewno orientować się, jakie to podstawowe założenia filozoficzne w romantyzmie funkcjonowały, ponieważ jakby nie było, one właśnie stanowią takie podłoże dla literatury romantycznej. Romantycy właśnie w takich kategoriach myślą o świecie, prawda? Tak widzą świat. A więc po pierwsze idealizm. Idealizm to po prostu przekonanie, że świat rzeczywistości duchowej jest realny, że on naprawdę istnieje, czyli że to nie jest coś, co my sobie tam jakoś zakładamy, tylko my możemy go doświadczyć, możemy go przeżyć, możemy go ujrzeć nawet. Dalej, kolejna ważna istota, ważne zagadnienie romantyczne to jest położenie nacisku na indywidualizm, czyli na jednostkę, na człowieka przeżywającego świat jakoś. Otóż ludzkie ja staje się bardziej fascynujące niż jakieś zewnętrzne okoliczności, niż na przykład społeczeństwo, tak? Niż pewne procesy rządzące światem. Ta dusza ludzka staje się tym przedmiotem zainteresowania i ona jest często traktowana jako taki mały kosmos. Kolejne związane zresztą z tym ściśle założenie to jest kult artysty, no bo skoro jednostka jest pasjonująca, to nie ma chyba bardziej pasjonującej jednostki niż właśnie artysta. Ten, kto dysponuje jakąś szczególną wrażliwością, tak? Kto umie tę wrażliwość ubierać w jakieś dzieła sztuki, dlatego romantycy takie upodobanie znajdowali właśnie w takim penetrowaniu duszy artysty, a już zwłaszcza poety. Tutaj widzicie słowa, które mam nadzieję rozpoznajecie, tak? Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę. Tak mówił Konrad o sobie w trzeciej części Dziadów, tym samym zaznaczając, że on się za takiego właśnie wybitnego romantycznego artystę uważa. Jeszcze dwa ważne pojęcia. Irracjonalizm, a więc jakby przeciwieństwo racjonalizmu, odejście od oświeceniowego założenia, że świat da się poznać rozumem. Romantycy mówią, że jest wręcz przeciwnie, rozum tylko utrudnia zrozumienie, a prawdziwy świat da się poznać dzięki duszy, dzięki uczuciu, dzięki emocjom. No i przejawem niejako z tym irracjonalizmem jest też intuicjonizm, czyli właśnie postawienie na intuicję, a więc na inną władzę niż rozum. A już takim skrajnym przejawem intuicjonizmu jest mistycyzm, a więc działanie za pomocą pewnych wizji, czyli mistyk widzi świat dzięki jakiemuś takiemu nagłemu wglądowi, ma dar, który pozwala mu dostrzegać jakieś takie głębsze aspekty rzeczywistości. Powinniście od razu kojarzyć tutaj, może się zrodzić Wam taka myśl słuszna, że na przykład wizje mistyczne stanowią znaczną część akcji Dziadów części trzeciej, prawda? To przypomnijcie sobie, co właściwie, czego doświadczają bohaterowie. Konrad i również ksiądz Piotr, prawda? Nawet w jakimś sensie jakaś forma wizji dana jest senatorowi Nowosylcowowi, czyli wgląd w taką głębszą rzeczywistość. To są te wizje mistyczne. I teraz taki krótki rzut oka na zestawienie romantyzmu i klasycyzmu. Ja tutaj właśnie celowo chcę pokazać Wam, jak można sobie ułatwić zadanie, przygotowując się do matury. Można mianowicie przyjąć takie założenie, że romantyzm był epoką po prostu i nurtem artystycznym wyraźnie zorientowanym antyklasycznie, czyli jeśli na przykład przyswoimy sobie, że pewne cechy są charakterystyczne dla klasycyzmu, dla tego nurtu oświecenia, to możemy tak bezpiecznie założyć, że romantyzm będzie przeciwny temu, po prostu. Czyli tam, gdzie klasycy na przykład głosili wartość norm różnych i podporządkowanie artysty pewnym zasadom, tak, romantycy będą optowali za odrzuceniem wszelkich zewnętrznych reguł i będą zwolennikami wolności twórcy, tak? Tam, gdzie klasycy domagają się obiektywnego piękna i w ogóle wierzą, że piękno jest obiektywne, że da się je zmierzyć, zważyć, jakoś określić, tak romantycy powiedzą, nie, piękno jest subiektywną kategorią, piękno jest tym, co człowiek czuje w sobie, tak? Klasycy będą mówić, że rzeczywistość powinno się naśladować, powinno się odnosić tutaj do tej idei antycznej mimesis, a romantycy będą mówić, że nie, wręcz przeciwnie, należy postawić na wolność artysty, na jego kreacjonizm, tak? Ludzie klasycyzmu byli przywiązani do stałych gatunków literackich i chcieli, żeby te gatunki się od siebie wyraźnie różniły, chcieli przestrzegać reguł, które panowały w świecie literatury już od starożytności, a romantycy mówią, że gatunki można sobie dowolnie mieszać, można sobie przechodzić z gatunku do gatunku, można sobie tworzyć nowe gatunki. I wreszcie klasycy najchętniej odnoszą się do antyku, do kultury starożytnych,
podczas gdy romantycy, owszem, do antyku także się odnoszą, chociaż może do nieco innych aspektów tego antyku niż klasycyzm, ale przede wszystkim mówią też, że są inne ciekawe źródła sztuki, nie tylko antyk, na przykład średniowiecze ich bardzo pasjonuje. Tak? I średniowiecze się pojawia w sztuce romantycznej na dużą skalę, niespotykaną wcześniej. Czołowi polscy romantycy, tak? To, co tutaj widzicie, ta lista tekstów, to zapewniam Was, są teksty, z którymi spotykaliście się w szkole, które są w podstawie programowej, które czytaliście bądź w liceum, bądź też w gimnazjum, i wśród nich znajdują się też teksty ogwiazdkowane, tak? Czyli takie, które macie no, w całości, a w każdym razie bardzo tutaj dobrze znać, zwłaszcza jeśli nastawiacie się na ten temat związany z lekturą ogwiazdkowaną. Więc tutaj nie wdając się w jakieś szczegóły, przypomnę tylko, że tutaj widzicie Dziady, część druga, Adama Mickiewicza, Dziady, część trzecia, Pan Tadeusz, to są te teksty ogwiazdkowane i jeszcze Zemsta Fredrych gdzieś tutaj nam pojawiła. Co nie znaczy, że jakby ta cała reszta jest nieważna. Powtarzając sobie literaturę romantyczną, na tą resztę tekstów też warto rzucić okiem, zwłaszcza, że na pewno nieraz zmagaliście się w szkole z ich rozumieniem, tak, czytaliście te teksty, więc dlaczego by to miało się zmarnować, jak macie już do tej matury przystępować, prawda? Warto sobie rzucić okiem. No i nie da się, muszę to skomentować, prawda, że tutaj nasz Adam Mickiewicz, no jemu się dostało najwięcej, prawda? On dostał jakby najwięcej tych gwiazdek. To jest taka nasza gwiazda literatury polskiej, Adam Mickiewicz, bo aż 3 teksty zostały zaliczone do tych, bez których maturzysta nie może się obejść. No a dlaczego tak było? To nie jest tak, że Mickiewicz po prostu najwięcej napisał. To nie byłaby prawda. Akurat Słowacki chyba więcej tekstów napisał niż Mickiewicz, nawet na pewno więcej. Także niemałą tutaj ilość tekstów, jeśli chodzi o jakby gabaryty czy ilość stron, które zostały napisane, to tutaj Norwid także wygrywałby z Mickiewiczem. Natomiast Mickiewicz wygrywa dlatego, że jest poetą najważniejszym, twórcą najważniejszym, czyli takim, do którego później kultura polska będzie tak wielokrotnie się odwoływać, że właściwie często nie da się zrozumieć reszty bez właśnie tego Mickiewicza, dlatego on się tutaj tak pojawia, czy go kochamy, czy też nie. Chociaż pewnie kochamy. I teraz mała próbka, romantyzm polski, chronologia romantyzmu. My tutaj na polskim się bardzo mocno dat nie czepiamy, prawda, nie żądamy od Was, to nie historia w końcu, chociaż historia literatury polskiej trochę tak. I najważniejsze daty, które trzeba zapamiętać w związku z romantyzmem, to na pewno początek tej epoki, czyli wydanie tomiku ballad i romansów Mickiewicza. Ważną datą jest też wybuch powstania listopadowego i za chwilę jego klęska w 1931 roku, ponieważ to jest taka data, która wyznacza swoistą cezurę romantyzmu, czyli jakby tak przepoławia nam ten romantyzm, można powiedzieć. Romantyzm krajowy staje się romantyzmem emigracyjnym, bo pewnie kojarzycie, że po powstaniu listopadowym na skutek różnego rodzaju represji duża część Polaków opuściła ziemię polskie, w tym całe tutaj nasze grono romantyków, właściwie wszyscy romantycy tworzyli za granicą, poza właśnie Aleksandrem Fredro. No i w związku z tym to też tą literaturę romantyczną jakoś takimi pewnymi cechami naznaczyło, właśnie dlatego, że ona była tworzona za granicą. No i wreszcie wybuch powstania styczniowego, który kończy nam romantyzm, a zarazem no, powstanie styczniowe jest, można powiedzieć, takim ostatnim dorobkiem romantyzmu. Ponieważ tutaj mówiłam Wam o tym, że nie będę jakoś bardzo dużo miejsca poświęcać poszczególnym utworom, niemniej jednak chcę zwrócić Waszą uwagę na balladę Romantyczność, która wprawdzie nie jest ogwiazdkowana, ale zasługuje na uwagę i na przypomnienie sobie. Raz, że jest bardzo łatwa do wykorzystania przy różnego rodzaju tematach maturalnych i prosta w odbiorze też. No i cóż, bo tam jest ta historia, prawda, zakochanej Karusi w Jasieńku, który umarł 2 lata wcześniej, a ona ciągle go widuje. Jest prostą dziewczyną z ludu, która staje się przedmiotem no, sporu, wielkiego sporu romantyków z klasykami, bo pamiętacie pewnie, że w obronie Karusi staje romantyk, nasz narrator, a jej przeciwnikiem jest klasyk, człowiek oświecenia. I właśnie ta dyskusja między nimi zajmuje, jakby stanowi też świadectwo tego, co naprawdę romantycy myślą o świecie, bo to bardzo dobrze wybrzmiewa w tych słowach narratora. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko, albo miej serce i patrzaj w serce, prawda? To są takie hasła, które chyba wszyscy pamiętamy, a z nich właśnie bije przede wszystkim to uznanie dla uczucia, zerwanie ze sztuką klasyczną, przywiązanie do kultury ludowej, wiara i uznanie dla tego prostego ludu, dla ich prostych wierzeń, niekiedy nawet prymitywnych czy nienaukowych.
No i wreszcie odrzucenie oświeceniowego racjonalizmu, empiryzmu na rzecz emocji, uczuć, dowartościowanie intuicji. To wszystko w tej balladzie znajdziemy i na przykład jakieś takie tematy maturalne, potencjalne, tak, typu czy rozum, czy serce, tak, czy miłość romantyczna, jakie funkcje może pełnić fantastyka w literaturze, to ta ballada romantyczność się do tego świetnie nadaje. Najważniejsze idee i tematy literatury polskiego romantyzmu. Tak ogólnie, ale ja oczywiście będę tutaj Wam przypominać, że właściwie wszystkie te idee znajdziecie w konkretnych tekstach. Po pierwsze, literatura w służbie narodu, czyli takie zagadnienie ogólne, które nam przypomina, że faktycznie romantycy uważali, że właściwie należy literaturę bardzo mocno z narodem powiązać. Te hasła jeszcze Polska nie hasło właściwie jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, czyli oczywiście fragment naszego hymnu narodowego. To jest rzecz jasna fragment tekstu, który powstał pod koniec okresu oświecenia, ale ta koncepcja narodu, która się tutaj zawiera, czyli jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, czyli że naród nie zależy od państwa. Naród jest wtedy, kiedy żyją ludzie. Nie musi mieć państwa, tak? Państwa nie miała zresztą Polska w okresie romantyzmu. W związku z tym literaturze przypadła tutaj szczególna misja, no bo skoro nie ma państwa, czyli nie ma instytucji państwowych, to ktoś inny musi te role spełniać, tak? I te role właśnie takiej platformy, na której się wypowiadają różni ludzie, pełniła literatura polska. Zawdzięczamy to romantyzmowi. Kolejna cecha literatury polskiej to na przykład sytuacja naszego bohatera romantycznego. Przypomnijcie sobie takie postacie jak Gustaw Konrad, czyli bohater Dziadów, albo na przykład Jacek Sopica, albo Kordian z dramatu Juliusza Słowackiego. Wszyscy ci bohaterowie przeżyli coś takiego jak przemiana duchowa. To było takie właśnie bardzo oryginalne i polskie. Jak sobie porównacie naszych polskich bohaterów romantycznych z bohaterami dzieł europejskiego romantyzmu, na przykład z Werterem, czy tam jak ktoś zna to z Giaurem, to ci bohaterowie, oni właściwie kończyli życie w sposób, jak pozostając mniej więcej tymi samymi ludźmi, którymi byli od początku. No Werter bardzo drastycznie skończył swoje życie, bo popełnił samobójstwo na skutek nieszczęśliwej miłości. Nasi bohaterowie to bardzo często dopiero zaczynali życie od samobójstwa. I mówię to całkowicie bez ironii, bo na przykład Gustaw Konrad, jak pamiętacie, bo ginie w jakimś sensie, tak? Po pierwsze popełnia samobójstwo już w Dziadów części czwartej, potem nagle żyje w Dziadów części trzeciej, prawda? Tam się w jakiś sposób przechodzi taką przemianę wewnętrzną, czyli jakby sygnalizuje, że przestaje być tym, kim był wcześniej i dla niego ta śmierć wewnętrzna jest symbolem właśnie przemiany, tym, że staje się teraz kimś innym. Podobna sytuacja jest z Kordianem Juliusza Słowackiego. On w pierwszym akcie popełnia samobójstwo, po czym w drugim akcie go spotykamy. Taka to oto niezwykła rzecz. Często mówi się o tym, że w tej polskiej literaturze samobójstwo jest po prostu symbolem przemiany wewnętrznej. Te trzy hasła, które macie dalej, prometeizm, winkelriedizm, solidaryzm narodowy, to są takie trzy postawy polskich bohaterów romantycznych w stosunku do wspólnoty narodowej. Tak? Bo prometeizm to jest postawa Konrada z Dziadów części trzeciej, winkelriedizm to jest oczywiście postawa Kordiana z dramatu Juliusza Słowackiego, zaś solidaryzm narodowy to postawa, którą można powiedzieć reprezentuje ksiądz Robak w Panu Tadeuszu. Każda z nich ma swoje określone cechy, prawda? Prometeizm to jest bunt przeciwko Bogu połączony z gorliwą taką miłością do ojczyzny. Winkelriedizm z kolei to jest taka gotowość do ofiary z samego siebie na rzecz kraju, na rzecz dobra kraju czy narodu. Zaś solidaryzm narodowy to jest oczywiście próba wskrzeszenia jakiegoś takiego wspólnego działania, wspólnej inicjatywy, którą romantycy podejmują. No i mamy tutaj też bohatera literackiego, który stanowi taki wzór patrioty i to są te postacie dobrze Wam znane, prawda, o których już była tutaj mowa. Zaś poeta wieszcz to oczywiście pewna kreacja poety, który ma być nie tylko autorem tekstów literackich, ale przede wszystkim takim przewodnikiem narodu, tak? Ma go jakoś prowadzić, ma mu pokazywać drogę. No i jeszcze tutaj parę haseł by się przydało nam przypomnieć, jakie jeszcze tematy literatura polskiego romantyzmu podnosi. Na przykład powstanie listopadowe, no jakby nie było, to było takie najważniejsze doświadczenie naszych romantyków, doświadczenie takie i polityczne, i historyczne i ono się pojawia jako temat w różnych utworach literackich. W Dziadach części trzeciej w taki sposób nie bezpośredni, bo akcja Dziadów nie toczy się oczywiście w trakcie trwania powstania, tylko kilka lat przedtem,
ale już w jakimś sensie tam taki sygnał jest maleńki, tak? Że o to powstanie listopadowe w gruncie rzeczy chodzi i że do niego jakoś zmierzają bohaterowie. W Kordianie mamy w przygotowaniu do Kordiana ten motyw powstania. Grupa Agamemnona Juliusza Słowackiego to jest też temat powstania listopadowego jak najbardziej poruszany. Kolejny wątek to jest idea walki zbrojnej jako drogi do odzyskania niepodległości. Też się tutaj z tym literatura romantyczna bardzo często zmaga. W ogóle chyba tak nawet ją trochę kojarzymy, prawda? Że ta polska literatura romantyczna to tam dużo było mowy o walce, o poświęceniu na rzecz ojczyzny, tak? I bohaterowie romantyczni właśnie w jakiś sposób walczą, a to dosłownie z bronią w ręku, jak na przykład Kordian, kiedy próbuje zabić cara, albo panu Tadeuszu, kiedy śledzimy losy Jacka Soplicy, albo tak niedosłownie, w sensie duchowym walczą, jak bohaterowie Dziadów w części trzeciej. Już nie mogą walczyć, bo są zaaresztowani, prawda? Ale gdzieś ta idea walki w nich istnieje. Liryka romantyczna natomiast, o której tak całkiem nie zapominajmy, chociaż chyba większość tych tekstów czytaliście wcześniej niż w liceum, to jest też taki hołd złożony różnym bohaterom powstania listopadowego. No i wreszcie sobie tutaj pozwoliłam mesjanizm wypunktować. No ta nieszczęsna idea Polski jako Chrystusa narodów, która się pojawia w Dziadach części trzeciej i też jest takim motywem polskiej literatury i ważnym tematem, bo ona stanowi jakąś próbę odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego polski naród musi tak cierpieć. To jest taka propozycja tutaj postawiona przez Mickiewicza. On to tak interpretuje. Polski naród musi cierpieć, ponieważ pełni rolę Chrystusa narodów, więc ma misję do spełnienia, a więc całe to cierpienie ma głęboki sens. Jeszcze może mała wzmianka na temat gatunków romantycznych i popularnych w romantyzmie wam się należy. Oczywiście gatunek, posługiwanie się formułą gatunku jest ważne na maturze, również tutaj się często błędy rzeczowe zdarzają, czyli zdarza się pisać o czymś, co nie jest powieścią, że jest powieścią, prawda, albo o czymś, że na przykład jest, przypisuje się utworom inne gatunki niż te, które być powinny, dlatego warto tutaj sobie zapamiętać. Ja zwracam Waszą uwagę przede wszystkim na dwa ważne gatunki romantyczne, mianowicie balladę oraz dramat romantyczny, bo to takie gatunki typowo stworzone wręcz w tej epoce, jaką jest romantyzm. Natomiast oprócz tego romantycy też sobie tutaj poczynali dosyć odważnie z klasycznymi gatunkami, czyli oda była jak najbardziej, oda do młodości jest przecież klasyczną odą, ale Mickiewicz już z nią postąpił sobie dowolnie, to znaczy zmienił ją na swoją modłę. Tak samo jak słowacki hymn, prawda? Też hymn Słowackiego, ten o zachodzie słońca, smutno mi Boże, tak go czasem pamiętamy, tak naprawdę jest tylko pod względem tytułu hymnem, a pod względem formy jest jakimś innym gatunkiem, właściwie trudno powiedzieć jakim, tak? No i nawet epopeja, pan Tadeusz nie jest też taką typową epopeją, tylko jest właśnie epopeją romantyczną. Najczęstsze motywy literatury romantycznej to te, które tutaj widzicie, chociaż pewnie można by przypisać i odnaleźć ich więcej, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, co właściwie jest w każdym historii obecne, to wybitna jednostka jako bohater romantyczny. Czyli bohaterowie romantyczni to nie są ludzie przeciętni, to są ludzie wyjątkowi pod różnymi względami, głównie mają jakieś takie niezwykłe osobowości, też wielką wrażliwość, niebanalną, tak? Jakąś taką zdolność do widzenia świata w oryginalny sposób, to są właśnie ich cechy. Kolejny wątek tej literatury, znaczy bardzo częsty motyw, to jest samotność. Bohaterowie romantyczni są samotni i uwaga, ta samotność niekoniecznie jest oceniana negatywnie, bo nam się często samotność kojarzy z jakimś takim doświadczeniem odrzucenia, prawda, smutku i tak dalej, a tymczasem romantycy często w samotności znajdowali potwierdzenie swojej wyjątkowości, tak? No bo jak ktoś jest wyjątkowy, niezwykły, góruje nad resztą, to często ma kłopot z porozumieniem, tak, ze zwykłymi ludźmi. Duchy, zjawy, upiory, takich różnych nadprzyrodzonych zjawisk w utworach romantycznych nie brakuje. Ja tu wymieniam takie najbardziej oczywiste, ale w jakimś sensie one są w wielu tekstach, również w Kordianie, również w Dziadach części trzeciej. Mamy właśnie tą rzeczywistość nadprzyrodzoną. Najczęściej to są takie te zjawiska tutaj nadprzyrodzone, one się rekrutują z mitologii chrześcijańskiej, ewentualnie z takiej ludowej. I oczywiście miłość nieszczęśliwa musi być jako element doświadczenia bohatera. No, nie zawsze nieszczęśliwa, bo tutaj na przykład jest Tadeusz, pan Tadeusz, a wiemy, że miłość Tadeusza i Zosi była szczęśliwa, przynajmniej na to się zanosiło, bo było to dopiero taki początek tej miłości, ale już miłość Jacka Soplicy, czyli księdza Robaka do jego ukochanej Ewy, miała wszelkie znamiona tutaj nieszczęśliwej miłości. Kilka jeszcze ważnych tutaj motywów literatury romantycznej to między innymi niezwykła natura, prawda, czyli
nie po prostu przyroda, którą się zwyczajnie opisuje, tylko ta natura ma swoją duchowość, ma swoją osobowość, potrafi wejść jakby w dialog z człowiekiem. Bóg się także pojawia. Ja wymieniam tutaj tylko Dziadów część trzecią, bo tam jest ten wątek Boga niezwykle istotny. Bóg się pojawia w Dziadach części trzeciej bardzo mocno. To jest przecież dramat mistyczny, a więc w jakimś sensie traktujący o związku z Bogiem. Młodość, wymieniam tutaj tylko Odę do młodości, ale przecież właściwie wszyscy bohaterowie romantyczni byli młodzi, może za wyjątkiem, no niewielkie wyjątki można by tutaj znajdować. Większość bohaterów literackich, tych głównych bohaterów, to byli bohaterowie młodzi. Zresztą w ogóle mówi się o tym, że romantyzm to jest epoka ludzi młodych, nawet pisarze byli młodzi, a w każdym razie tylko za młodu tworzyli, bo Mickiewicz na przykład przestał pisać jako 30-paroletni człowiek, właściwie zakończył pisanie. To znaczy liryki lozańskie pisał mając mniej więcej, dobiegając 40, czyli tak jakby dochodząc z wieku średniego, ale pozostali romantycy największe swoje dzieła tworzyli jako ludzie 20-paro, najwyżej 30-letni. Patriotyzm, motyw ojczyzny to oczywiście też ważne zagadnienie literatury romantycznej, ale o tym już jakby mówiliśmy. Ja tylko tutaj sygnalizuję, że ten motyw mógł być różnie w utworach romantycznych ukazywany. Na przykład w Dziadach części trzeciej przyjmuje on postać tego obrazu martyrologii młodych Polaków i mesjanizmu. Wreszcie portret szlachty, no jakby nie było szlachta, to główna grupa społeczna Polski, z której się rekrutują również nasi romantycy, więc siłą rzeczy szlachta jest tam też tematem utworów romantycznych. I już naprawdę na końcu, jeśli chodzi o koniec znaczy takie końcowe slajdy związane z tą epoką romantyzmu, jak widzicie, jestem w stanie tutaj tylko zarysować takie główne wątki, to spójrzmy sobie jeszcze raz na podstawowe arcydzieła romantyzmu, te ogwiazdkowane właśnie, czyli jakich wątków i tematów będziemy poszukiwać w poszczególnych dziełach. W Dziadach części drugiej macie tutaj ludowość, fantastykę właśnie proweniencji ludowej, ale też widać tutaj ten irracjonalizm, a więc tą niewiarę w rozum, zaufanie do raczej ducha i uczuć niż do rozumu, intuicję jako głównego tutaj, takie główne narzędzie kontaktu ze światem. Pamiętamy, że ci bohaterowie, tutaj nasi ludowi, oni się faktycznie z duchami kontaktują, ale no źródłem doświadczenia duchowości jest jednak uczucie, a nie rozum. Słynne słowa ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, one jakby sygnalizują w Dziadach ten nastrój tajemnicy, grozy, troszkę oczekiwania na coś niezwykłego. Dziady część trzecia, no tutaj tych wątków jest co niemiara, także ja tutaj zasygnalizowałam tylko najważniejsze kwestie, przede wszystkim właśnie martyrologia młodych Polaków, zabory jako zasadnicze tło, w którym toczy się akcja. To jest kluczowe, że Polska nie jest wolna, prawda? Że musi o tą wolność dopiero jakoś walczyć, czy się zmagać z jej brakiem. No ale i poezja jest tutaj tematem ważnym, bo nasz główny bohater, czyli bohater romantyczny, jest rzecz jasna poetą, więc ten wątek poezji też tam odnajdziecie. Bohater romantyczny, jakim jest Konrad, oczywiście się tutaj pojawia, bardzo specyficzny i jego taką kluczową cechą jest właśnie ta postawa prometejska, której najpełniejszy wyraz daje w wielkiej improwizacji. Mistycyzm, o którym już wcześniej mówiłam, jakby jest obecny w całych Dziadach. Mistycyzm to jest, przypominam, ten taki kontakt z rzeczywistością duchową, realny kontakt z rzeczywistością duchową, czyli to doświadczenie, że ten duch istnieje, Bóg istnieje naprawdę i objawia się ludziom niejako. Wreszcie zasadniczo temat narodu, oczywiście kluczowy dla tematyki Dziadów. No i ostateczna rzecz, o której warto wspomnieć, powtarzając sobie Dziady, to warto sobie uświadomić, na czym polega istota dramatu romantycznego, na przykładzie Dziadów części trzeciej właśnie, czyli jakie cechy gatunkowe posiada dramat romantyczny. To powinno nam tutaj pomóc, żeby móc ten utwór lepiej zrozumieć. Jeśli chodzi o Pana Tadeusza, to tutaj znane motywy tego utworu to przede wszystkim ukazanie właśnie ojczyzny jako tego kraju lat dziecinnych, bo przecież Pan Tadeusz to utwór, którego akcja toczy się w czasach, kiedy Mickiewicz miał lat 12 i 13 mniej więcej, czyli no, dotyczy dzieciństwa niewątpliwie. Mamy też w Panu Tadeuszu portret szlachty i reprezentowanych przez tę szlachtę wartości i tradycji w taki dosyć sentymentalny sposób to jest ukazane. Mamy też, przypomnijcie sobie, że jak opisywane jest Soplicowo i jego okolice. To jest ta soplicowska Arkadia, czyli kraina szczęśliwości. W Panu Tadeuszu nie dzieje się w zasadzie nic smutnego, tragicznego, poza tymi wspomnieniami, które gdzieś tam się pojawiają, bohaterów, to jednak jakby w tej właściwej akcji dramatu Pana Tadeusz, przepraszam, nie dramatu, tylko epopei oczywiście,
Nie ma takich jakichś aspektów tragicznych, smutnych, przygnębiających. Pan Tadeusz miał koić duszę Polaków na emigracji, a nie ich przygnębiać. Bohater romantyczny pana Tadeusza to oczywiście Jacek Soplica, ksiądz Robak. I tutaj warto, żebyście w trakcie powtarzania sobie pana Tadeusza właśnie postarali się sobie przypomnieć, na czym polega specyfika tego bohatera akurat, na czym on się różni od pozostałych bohaterów romantycznych. I jako gatunek oczywiście pan Tadeusz jest epopeją romantyczną. Jeszcze tak troszkę na dokładkę, utwór, o którym często maturzysta zapomina, kiedy się przygotowuje do matury, bo nie pamięta, bo przecież to było gdzieś tam w gimnazjum, jednak pamiętajcie, że jest tekst ogwiazdkowany, czyli na maturze można sobie wyobrazić, że ten temat, prawda, obowiązkowy będzie w oparciu, może powstać w oparciu o Zemstę Fredry, bo to jest tekst, który was nadal obowiązuje. I tutaj warto zwrócić uwagę na takie zagadnienia, jak właśnie różne aspekty komizmu tej komedii. Znowu mamy portret szlachty, zresztą, prawdę mówiąc, dosyć podobny do tego portretu szlachty z pana Tadeusza i też w jakimś sensie jest to obraz szlachty sarmackiej i jej tradycji. Jak podsumowując już sobie tutaj epokę romantyzmu, mamy przecież jeszcze dwie do omówienia, to chcę zwrócić waszą uwagę na takie podstawowe jakby aspekty tej epoki, na to, co jej naprawdę zawdzięczamy jako ludzie, jako kultura polska, co romantyzm wprowadził do literatury polskiej. No więc na pewno ten bunt przeciw normom i jakąś taką wolność artystyczną. Dalej takie przekonanie, że właśnie naszą polską wspólnotą może stać się literatura. Ja myślę, że trochę dlatego my dzisiaj w szkole średniej omawiamy aż tyle tekstów literackich i wszystkie te romantyczne teksty się też pojawiają, że my ciągle jako naród, jako Polacy wierzymy w to, że my nie możemy być Polakami bez naszej literatury. Inaczej przestaniemy być jakoś tutaj reprezentantami naszego narodu. I to jest pokłosie romantyzmu niewątpliwie, ten sposób myślenia. Dalej no, też literatura romantyczna staje się taką dyskusją nad różnymi drogami do wolności, wyraża przekonanie o wielkości sztuki i poezji. Kreuje też postać poety jako tego wieszcza, tego kogoś, kto ma przewodzić narodowi. A więc wprowadza taki pomysł na to, że należy się pisarzy pytać o to, jak dalej żyć, tak? Jak żyć, co uważać za ważne. To właśnie romantyzmowi zawdzięczamy ten sposób myślenia. No, kult walki zbrojnej niewątpliwie się tutaj pojawia. Niektórzy mówią, że to było też swoiste przekleństwo romantyzmu, że ciągle jakby kładł nacisk na walkę, jakby estetyzował walkę. No i poniżej jeszcze wymieniam parę takich postaw heroicznych, które romantycy wypracowali. Ten motyw Matki Polki na przykład bierze się z romantyzmu właśnie, z wiersza Adama Mickiewicza pod tym tytułem, ale tu można jeszcze wskazać dwie inne postawy, na przykład taki prześladowany patriota albo ktoś, kto się poświęca na rzecz narodu. Słuchajcie, to tyle, ile pragnę wam tutaj na temat romantyzmu przypomnieć i myślę, że możemy teraz powoli przejść tak płynnie do następnej epoki. Ja mam duże poczucie takiego niedosytu po tym galopie przez romantyzm, ale to jakby intencją tego wykładu, przypomnę wam, jest to, żeby wam zasygnalizować, co jest ważne, co trzeba sobie powtórzyć i zapewniam was, że jeśli powtórzycie sobie to, o czym ja tam wzmiankowałam w tej prezentacji, to wystarczy, tak? Wystarczy plus oczywiście znajomość utworu. Będziecie się czuli po prostu bezpiecznie na maturze, mając taką podstawę. Okej. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnej epoki w takim razie. Jeśli nie ma jakichś pytań czy kwestii, które trzeba by tutaj podjąć, może byście coś chcieli poruszyć. Wobec tego wracamy do naszej sondy ulicznej. Wyobrażamy sobie, że zadajemy przechodniom pytanie, co to jest pozytywizm. Tak, wyobraźcie sobie, że o to pytacie. Jak myślicie, jakie odpowiedzi można by się spodziewać po takim pytaniu? Myślę, że takie. Coś mi się tutaj zadziało, przestawił mi się slajd, dlatego jestem trochę zaskoczona, ale okej. W każdym razie tak, bo to jest ten slajd, który miał się teraz pojawić. Ja myślę, że wielu ludzi kojarzy pozytywizm, ten termin z myśleniem pozytywnym, tak? Z tą ideą, filozofią myślenia pozytywnego, czyli z takim optymizmem, założeniem, że będzie dobrze. I słuchajcie, ważne, żeby tak trochę nie rzutowało na to, jak my rozumiemy pozytywizm, bo to jednak nie jest to samo, to znaczy jest w tym coś, ale nie do końca. Za chwilę wyjaśnię, na czym polega w ogóle etymologia słowa pozytywizm, skąd się wzięła i czy ona ma coś wspólnego z tym myśleniem pozytywnym, czy też jednak nie. Pozytywizm w Polsce przypada na lata 1864-1890 i od razu wam tutaj powiem, że pozytywizm to jest epoka
typowo polska, to znaczy nigdzie w Europie, w żadnym innym kraju nie nazywano tego okresu pozytywizmem. O ile romantyzm dzieliliśmy z całą Europą, o tyle pozytywizm jest nasz własny, polski. W Europie, znaczy dla kultury europejskiej używano w tym czasie raczej terminu realizm, który w Polsce też się pojawia na ziemiach polskich, ale jest realizm w naszym polskim, tutaj w tej naszej polskiej rzeczywistości oznacza przede wszystkim nazwę kierunku artystycznego, charakterystycznego dla tej epoki. Natomiast w Europie oznaczałby po prostu nazwę również epoki. Nazwa pozytywizm wywodzi się od terminu czy określenia filozofia pozytywna, które wprowadził do myśli europejskiej filozof francuski Auguste Comte. I za chwilę powiem troszeczkę więcej na temat tego, na czym ta filozofia pozytywna miała polegać. Jeszcze może jako taką ciekawostkę wam zasygnalizuję, że przedstawiciele epoki określali się mianem młodych, tak? Nie ma w tym nic oryginalnego. Jak romantycy zaczynali swój spór z klasykami, to też się nazywali młodymi, prawda? Czyli to jest tak, że zawsze wszyscy ci, którzy zaczynają nową epokę, są młodzi i jakoś wobec tych starych się ustosunkowują, najczęściej negatywnie. Dlatego pozytywiści zaczęli od sprzeciwu wobec pewnych tendencji sztuki romantycznej. Chociaż tutaj wypada powiedzieć, że nasi polscy pozytywiści, tworzący zresztą na ziemiach polskich, oni się nie opowiadali przeciwko wielkim romantykom, takim jak Mickiewicz czy Słowacki, z nimi nie dyskutowali jakby, ale raczej przeciwko takim różnym epigonom romantyzmu tutaj na ziemiach polskich, czyli nie podobało im się to, co się dzieje w kraju, w literaturze, w kulturze. Narodziny polskiego pozytywizmu biorą się, to oczywiście klęska powstania styczniowego, czyli tutaj u podstaw naszego pozytywizmu, tego kierunku artystycznego i tej epoki leży klęska powstania styczniowego, która stała się faktem w 1864 roku i bardzo to powstanie styczniowe zmieniło nam rzeczywistość. Po pierwsze nastąpiły represje popowstaniowe i to srogie, takie jeszcze poważniejsze niż te, które miały miejsce po powstaniu listopadowym. I to się potem przekłada, jak taki efekt domina jakby powstaje i dzieją się kolejne rzeczy negatywne, wynikające raz, że z tych represji popowstaniowych, ale również z pewnych przemian, które się naturalnie i tak by działy, przede wszystkim takich przemian ekonomiczno-społecznych. Ja tutaj na przykład wymieniam jako jedną z istotnych przyczyn narodzin pozytywizmu polskiego uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie chłopom wolności. Tak? I ktoś mógłby sobie tutaj postawić pytanie, jaki to ma związek z narodzinami polskiego pozytywizmu. Już szybko wyjaśniam, otóż ma ogromny. Chłopi otrzymali wolność, czyli prawo do, zostali zwolnieni z pańszczyzny, czyli szlachta, która do tej pory stanowiła główne źródło tutaj uprawiania kultury w języku w Polsce, na ziemiach polskich, utraciła znaczną część swoich dochodów, tak? Bo nie miała już dostępu do darmowej siły roboczej. To oczywiście jest dobre, tak? Z punktu widzenia chłopa, ale niekoniecznie dobre z punktu widzenia szlachty. Dlatego mieliśmy do czynienia po powstaniu styczniowym z wielkim kryzysem ziemiaństwa polskiego, kryzysem ekonomicznym, to znaczy ci ludzie zaczęli się naprawdę zmagać z biedą i zaczęli szukać dla siebie nowych źródeł zarobkowania. Dlatego wielu właśnie przedstawicieli ziemiaństwa, szlachty emigrowało do miast i starało się w miastach znaleźć dla siebie jakieś źródło utrzymania, najczęściej korzystając ze swojego wykształcenia, no bo jednak czego by nie mówić, szlachta polska była stosunkowo dobrze wykształcona, a na pewno lepiej niż inni przedstawiciele innych grup społecznych. I w ten sposób powstaje inteligencja pochodzenia szlacheckiego. Właściwie wszyscy nasi pisarze doby pozytywizmu to są ci inteligenci wywodzący się ze szlachty. Zdecydowana większość tych pisarzy ma takie właśnie pochodzenie szlacheckie. Pamiętajmy, że dlatego na przykład w Weselu Wyspiańskiego, o którym jeszcze wspomnimy nieco później, tam mówimy o tym konflikcie między chłopami a szlachtą i to jest równocześnie, czasami jest to nazywane konfliktami między chłopami a inteligencją, więc ważne, żeby pamiętać, że ta inteligencja i szlachta to jest właściwie to samo, to znaczy to jest inteligencja pochodzenia szlacheckiego, tak? Kolejna rzecz, która się tu pojawia i kolejne zjawisko ciekawe, to jest konieczność podjęcia pracy przez kobiety. Też coś, czego wcześniej w ogóle nie było. Kobiety muszą zacząć zarabiać na swoje utrzymanie. To nowość wynikająca właśnie po części z tego kryzysu ekonomicznego polskiego ziemiaństwa, o którym mówię, ale również po części z powodów represji popowstaniowych. Bo chyba tutaj nie jest tajemnica dla nikogo, że w powstaniu ginęli głównie mężczyźni. I to głównie mężczyźni byli zsyłani też na Syberię jako w ramach kary za udział w tym powstaniu. I często kobiety pozostawały same, te wdowy, córki, prawda? I te
kobiety musiały zacząć się same jakoś utrzymywać, dlatego pojawia się temat na przykład emancypacji kobiet. I wszystkie te zjawiska, o których ja tutaj jakoś mówię, tak sygnalizuję je na razie tak ogólnie, znajdziecie w literaturze pozytywistycznej. Czytając nowele pozytywistyczne, powieści pozytywistyczne, znajdziecie echa tych właśnie problemów. Krótko przegląd podstaw filozoficznych. Pamiętajmy, że filozofia to takie podłoże każdej epoki. Zawsze warto wiedzieć, co w danej epoce ludzie myślą o życiu, o świecie, prawda, jak widzą świat. No i właśnie tutaj wymieniam takie najważniejsze postawy filozoficzne. Daruję Wam tutaj nazwiska tych twórców, zresztą widać je, ale nie będę ich wymieniać jakoś szczególnie. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to na to, że pozytywiści zaczynają cenić, jakby w przeciwieństwie do romantyków, ponownie rozum i ponownie naukę. Zaczyna się tutaj szczególnie doceniać nauki przyrodnicze. Widać to na przykład w postawie Augusta Comte'a, w tym jego koncepcji filozofii pozytywnej. Właśnie to słowo pozytywna w filozofii Comte'a nie oznaczało optymistyczna, tak? Tylko oznaczało pozytywna w takim znaczeniu, że realna. Może kojarzycie angielski przymiotnik, wiele młodzież zwykle zna angielski, więc positive po angielsku oznacza przecież również pewny, tak? Jestem tego pewny. This is positive. I to samo jest tutaj, tak? Filozofia pozytywna, czyli ta oparta o pewne pewniki, a więc fakty, tak? A nie jakieś tam dumania czyjeś, czy nie jakieś fantazje, ale właśnie fakty. Kolejna cecha istotna dla pozytywizmu to jest przekonanie o tym, że świat podlega nieustannemu procesowi doskonalenia, czyli odbywa się progres, stały postęp, tak? To pozytywiści zawdzięczają tutaj przede wszystkim teorii ewolucji Darwina i założenia darwinowskiej koncepcji ewolucji zostały przełożone na grunt społeczny. Tak jak człowiek pochodzi gatunkowo, prawda, od bytów, od niższych, mniej skomplikowanych elementów przyrody, tak samo ma się dziać ze społeczeństwami. One się doskonalą, rozwijają, ale to też wiąże się z taką koncepcją, że wygrywa ten, kto jest silniejszy, kto jest sprawniejszy, tak? To jest jakby przełożenie tej teorii ewolucji na grunt społeczny. Dociera także przepraszam, tu za jakieś efekty dźwiękowe, dociera też do świadomości takiej filozoficznej epoki, prawda, że człowiek jest zdeterminowany przez otoczenie swoje, przez moment dziejowy, w którym żyje, przede wszystkim przez grupę społeczną, z której się wywodzi. No i wreszcie bardzo istotne dla pozytywistów jest założenie utylitaryzmu, czyli dobre jest to, co jest pożyteczne. Dla nas dzisiaj to chyba jest oczywistość, prawda? Nikt chyba nie kwestionuje tego, że to, co jest pożyteczne, jest dobre. Gdzie tu problem? Gdzie tu jakaś interesująca myśl? Ale w dobie pozytywizmu to była interesująca myśl i to dosyć śmiała. Bo zwróćcie uwagę, że przez całe wieki za dobre uważano to, co jakby postanowił Bóg, tak? Albo co byłoby dobrem, co było dobrem takim duchowym, natury absolutnej. Dobro było zjawiskiem abstrakcyjnym, tak? natury duchowej. A tymczasem John Stuart Mill proponuje bardzo dosłowne, takie praktyczne rozumienie dobra. Dobre jest to, co jest pożyteczne. Jak nie jest pożyteczne, nie jest dobre. I tyle. I to oczywiście zmienia zupełnie sposób myślenia o świecie i też zmienia, jakby wpływa na literaturę polską. Polscy pozytywiści mają zupełnie nowe postulaty, zupełnie nową koncepcję tego, jak należy żyć w stosunku do tego, co proponowali romantycy. I zobaczcie, co proponują pozytywiści. Po pierwsze, dosyć już walki zbrojnej. Nawalczyliśmy się, nic to nie dało, pora zacząć myśleć inaczej o życiu. Zajmijmy się rozwojem ekonomicznym społeczeństwa, pomóżmy nacisk na rozwój społeczeństwa, na gospodarkę, tak? Sprawmy, aby ten naród się zaczął bogacić, tak? Polacy mają stać się zamożni. Upodlenie takie materialne nie sprzyja rozwojowi nikogo, tak? Niczego. Literatura nadal ma pozostawać w służbie, ale już uwaga, nie w służbie narodu, a przynajmniej nie jest to takie oczywiste, ale w służbie społeczeństwa. Zwróćcie uwagę, że istnieje różnica pewna między narodem a społeczeństwem, jeśli chodzi o znaczenie tych terminów, prawda? Społeczeństwo akcentuje przede wszystkim relacje między grupami społecznymi. I cztery podstawowe hasła polskiego pozytywizmu, które na pewno kojarzycie z tą epoką, to jest praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet i asymilacja Żydów. I tu niektórym z tych zagadnień poświęcimy za chwilę trochę więcej uwagi. Taki sygnał dla Was kolejny to to, że pozytywizm w Polsce był wprowadzany przede wszystkim przez publicystów, czyli po raz pierwszy na dużą skalę pojawia się aktywność twórców, którzy nie są literatami, nie uprawiają literatury pięknej tylko i wyłącznie, ale
przede wszystkim publicystykę uprawiają, a więc pojawiają się felietony, eseje, rozwija się prasa polska. Prasa stanowi już takie nowoczesne medium, bardziej nowoczesne nawet niż literatura. I właśnie na łamach prasy pojawiają się bardzo ciekawe poglądy, takie budujące polski pozytywizm. Na przykład pogląd Aleksandra Świętochowskiego tutaj widzicie, który sygnalizuje, że czasami człowiek powinien być przede wszystkim obywatelem. I domyślamy się, że ma na myśli właśnie epokę pozytywizmu. Tutaj się pojawia też nazwisko Juliana Ochorowicza, który był no, człowiekiem bardzo wszechstronnym, niezwykle utalentowanym, psychologiem, wynalazcą, filozofem, publicystą, fotografem, no po prostu niezwykle wszechstronnym człowiekiem, chciałoby się powiedzieć człowiekiem renesansu, chociaż był człowiekiem pozytywizmu. A ja dlatego go tutaj wspominam, że być może, może wiecie, może nie wiecie, ale postać Juliana Ochockiego z lalki Bolesława Prusa była właśnie oparta o tę autentyczną postać. Czyli Ochocki nie jest taki całkiem tutaj wytworem, nie jest całkiem wytworem fikcji literackiej. No w założeniu podstawą tej postaci była właśnie osoba Juliana Ochorowicza. Też może jeszcze taki sygnał mały, Piotr Chmielowski, to był historyk literatury. Zobaczcie, jak on tutaj inaczej jakby postrzega rolę pisarza, jak zupełnie inaczej niż romantycy, mówi, co pisarz, czym się pisarz powinien odznaczać i czym się powinien interesować. Pisarz nie ma się już interesować swoją duszą, swoimi odczuciami, tylko ma interesować się społeczeństwem i tym światem na zewnątrz. I to wszystko odbija się na literaturze pozytywistycznej. Tutaj macie właśnie listę tekstów, z którymi na pewno mieliście jakoś kontakt już od szkoły podstawowej, a z niektórymi z nich dosyć intensywnie, w gimnazjum, też w szkole średniej. Ogwiazdkowana jest tylko lalka, jeśli chodzi o pozycje pozytywistyczne i uwaga, jedna z wybranych powieści Sienkiewicza. Tutaj żadnej gwiazdki nie przypisałam Sienkiewiczowi, bo trudno by było powiedzieć, co to miałoby być, prawda? Niektórzy z Was czytali Potop, inni Krzyżaków, jeszcze inni Quo Vadis. Każda z tych powieści może być powieścią ogwiazdkowaną, czyli no, jedna z powieści Sienkiewicza może się pojawić jako temat matury tej rozprawki związanej z tekstem ogwiazdkowanym, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy akurat autorzy matury zdecydują się na takie posunięcie, bo jednak tutaj nauczyciel miał wybór co do konkretnego tekstu. Zwróćcie uwagę, że na tej liście naszych literatów związanych z pozytywizmem wreszcie mamy dwa nazwiska kobiece. Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Pojawiają się panie na szczęście po raz pierwszy, dlatego to się silnie wiąże właśnie z emancypacją i z tą sytuacją kobiet, które nagle musiały zacząć na siebie zarabiać. I niektóre z nich zarabiały poprzez uprawianie właśnie literatury i to bardzo udatnie, bo obie te autorki były bardzo popularne w swoich czasach, niezwykle kochane przez czytelników. No i też Mendel Gdański pewnie jest lekturą szkolną, z którą mieliście jakoś do czynienia. I jeszcze jedna uwaga, w tym gronie znajduje się tylko jeden poeta, rasowy poeta Adam Asnyk, to znaczy Maria Kropnicka pisała czasami wiersze, Rota jest tego najlepszym dowodem, ale tak naprawdę poeta jest tylko jeden, czyli już widzimy, że w stosunku do romantyzmu mamy tutaj kompletną zmianę priorytetów. Tak? Romantycy byli przede wszystkim poetami, natomiast pozytywiści są przede wszystkim prozaikami. Jeśli chodzi o organicyzm, to była ta idea, która mówiła, że społeczeństwo jest organizmem, tak? I że poszczególne grupy społeczne muszą ze sobą współdziałać, trochę tak jak organy organizmu muszą ze sobą współdziałać, prawda, żeby ten organizm jakoś funkcjonował. I to jest ta idea organicyzmu, której też bardzo młody Prus tutaj na tym portrecie, on może nie jest jeszcze specjalnie młody, już specjalnie młody, ale właśnie młody Prus był wielkim zwolennikiem organicyzmu. Z tym, że od razu uprzedzam, że lalka jest już powieścią dojrzałego Prusa i tam ten organicyzm jest już nie tyle poddany wątpliwość jako taki, tylko raczej autor sugeruje, że nie jest łatwo wprowadzić te idee pozytywistyczne w życie. Praca u podstaw z kolei, kolejna wielkie hasło pozytywistów, to przede wszystkim praca z ludem i nad ludem. Tak się czasami o tym mówiło, bo pozytywiści mieli bardzo głęboką świadomość, w jak fatalnej sytuacji się znajduje lud polski, czyli mieszkańcy wsi, tak? Ci chłopi, niepiśmienni często, żyjący w strasznej nędzy. Tutaj ten poruszający bardzo obraz Aleksandra Gierymskiego, Wiejska trumna, no bardzo wiele nam chyba mówi o sytuacji chłopów, o tym ich beznadziejnym losie, tragizmie, śmiertelności wśród dzieci, tak? Bo ta trumienka jest taka maleńka, to jest przecież trumna dla dziecka.
W związku z tym pozytywiści widzą potrzebę, żeby sytuację chłopów jakoś poprawiać, przede wszystkim aktywizować ich gospodarczo, propagować w nich jakąś taką świadomość też głębszą, zachęcać ich do pracy, ale też i doceniać ich pracę, dbać o ich poziom wykształcenia, bo to wszystko sprawiało, że chłopi byli taką warstwą społeczną, właśnie ten brak w tych wszystkich dziedzinach, o których tu mowa, sprawiał, że chłopi byli niezwykle bezradni, niesamodzielni i potwornie też zacofani tak społecznie. Czołowy prąd artystyczny pozytywizmu, o czym już wspomniałam, to realizm i to jest taki kierunek artystyczny, który wyrasta z malarstwa. Jak zwykle zresztą, bardzo często kierunki artystyczne biorą się ze sztuk plastycznych i potem jakoś tak przechodzą na grunt literatury. Tutaj jest obraz, no, warto czasami zapamiętać obrazy, tak, z poszczególnych epok, jakieś takie szczególnie charakterystyczne, bo one potrafią nam, mówi się o tym, że jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów, prawda? Te obrazy potrafią przechować w naszej pamięci pewne cechy charakterystyczne poszczególnych prądów i właśnie realizm w tym obrazie, myślę, bardzo jest taki przeszywający, bo po pierwsze zwróćcie uwagę, że modelką tutaj nie jest piękna młoda kobieta, nie jest żadna muza, żadna bogini, jak to bywało w klasycyzmie, tylko stara Żydówka, sterana, zniszczona, zapracowana, smutna, przygnębiona. Z jej twarzy bije jakaś taka beznadzieja, jakiś taki rodzaj fatalizmu. No i równocześnie ten obraz jest niezwykle wiarygodny, taki prawdopodobny. To nam wiele mówi o realizmie. Czego szuka realizm w sztuce, prawda? Szuka prawdy. Dlatego realizm. I właśnie realizm znajdziecie też we wszystkich utworach doby pozytywizmu. Podstawowe cechy realizmu to te, które tutaj widzicie. Czyli po pierwsze, dzieło literackie ma być jak najbardziej prawdziwe, ma dostarczać wiedzy, realnej wiedzy o człowieku i o społeczeństwie. Wszystkie wątki i postacie mają być budowane na zasadzie prawdopodobieństwa. I tutaj może, słuchajcie, taka mała uwaga, bo ja się często spotykam podczas uczenia, tak, czy w jakiejś takiej pracy z młodzieżą, że uczniowie bywa, że kojarzą realizm z taką faktycznością, to znaczy uważają, że realistyczne jest to, co pochodzi z rzeczywistości, tak, co stanowi odzwierciedlenie faktów, czyli na przykład realistyczną postacią jest tylko taka postać, która miała swój realny odpowiednik w rzeczywistości. Czyli kojarzą realizm z wiernością rzeczywistości, taką totalną, z faktami i przeciwstawiają realizm fikcji. To znaczy uważają, że fikcja nie jest realistyczna. I to jest ten błąd właśnie, bo fikcja może być realistyczna. Realizm nie zaprzecza fikcji, realizm zaprzecza fantastyce. Czyli w realizmie, w ramach realizmu jak najbardziej można tworzyć fikcyjne postacie, które nigdy nie istniały, ale nie można tworzyć postaci fantastycznych, czyli niezgodnych z prawdopodobieństwem, tak? Czyli postaci, które wymykają się naszemu codziennemu doświadczeniu, duchów, zjawisk nadprzyrodzonych. Tego w realizmie nie znajdziecie. Kolejna cecha realizmu to jest bogactwo detali, szczegółów, tak? No bo realiści chcą jak najbardziej odwzorować rzeczywistość, tak? A więc chcą zastąpić nam niejako jeszcze wtedy nieistniejące media, takie jak telewizja czy fotografie, tak, chcą jakby stworzyć wrażenie realności. Dalej, teksty realistyczne są niezwykle komunikatywne i zrozumiałe. Myślę, że każdy, kto czytał Dziady, załóżmy, czy Kordiana, a potem zaczął nagle czytać nowele pozytywistyczne, to odetchnął z ulgą w pewnym sensie, bo nagle zobaczył język, który rozumiał, tekst, który rozumiał. Tak? To są teksty, które mają przemawiać i nie mają stanowić jakiejś trudności same w sobie. Bohaterowie utworów realistycznych są niezwykle prawdopodobni i pogłębieni również pod względem psychologicznym. Jak spojrzymy sobie na przykład na postacie lalki, to są to takie postacie, w które my możemy uwierzyć. Dodatkowo jeszcze w ramach realizmu istotne jest, żeby bohater był powiązany z grupą społeczną, z której się wywodzi. To znaczy, żeby było wiadomo, do jakiej grupy społecznej on należy. Człowiek nie żyje w próżni, tak? Nie żyje w jakiejś pustce, tylko jest ściśle związany ze środowiskiem, z którego pochodzi. Weźmy na przykład taką Izabelę Łęcką z Lalki, prawda? Ona była arystokratką, wychowaną przez arystokratów i to miało wpływ na to, jakim ona była człowiekiem, jak ona myślała o świecie, jak ona traktowała ludzi. No wreszcie podstawowa sprawa, realizm wypowiada się w prozie poprzez takie gatunki jak powieść i nowela, nie poprzez poezję, no bo trudno sobie wyobrazić taką bardzo realistyczną poezję. Tutaj wymieniam pisarzy realistów, taki krótki pogląd na pisarzy światowej skali. Niektóre z tych nazwisk są Wam pewnie znane, zwłaszcza, że jeśli przygotowujecie się do matury rozszerzonej, to powinny być Wam znane, zwłaszcza Balzac i Flaubert jako twórca Pani Bowary,
ale myślę, że inne nazwiska też jakoś są Wam bliskie, że mieliście okazję zetknąć się w jakimś sensie z tymi pisarzami. No a nam oczywiście, dla nas najważniejsze jest z punktu widzenia naszego interesu naturalnego dzieło Bolesława Prusa, czyli Lalka, która reprezentuje właśnie polski realizm, klasy tak zwany krytyczny, czyli to już jest takie dzieło, które pokazuje rzeczywistość taką, jaką ona była i czyni to w sposób pozbawiony jakiejkolwiek próby jak gdyby łagodzenia nam tej wymowy rzeczywistości. Czyli tutaj pisarz, stawia sobie za cel ukazanie prawdy o świecie i to jest dla niego ważniejsze niż krzewienie jakichś ideałów pozytywistycznych. Dlatego pokazuje obraz polskiego społeczeństwa bardzo krytyczny, surowy, taki bolesny dla Polaka, bo nic niestety dobrego z tego nie wynika. Tak jak sobie zaczniemy analizować, jakie było to polskie społeczeństwo, to naprawdę no, optymizmu, powodów do optymizmu jest tam bardzo niewiele. Również Lalka pokazuje kryzys wartości pozytywistycznych, bo pokazuje, co się dzieje z tymi, którzy próbują te realistyczne, te wartości pozytywistyczne wprowadzać w życie, prawda? Jak oni przegrywają na każdym kroku, jak bardzo tracą, tak? Nie mogą się przebić ze swoimi ideałami. Lalka pokazuje także bezsilność jednostki wobec bezlitosnych praw rzeczywistości, takich, na które ta jednostka nie ma żadnego wpływu. No i oczywiście główny bohater Lalki, czyli Stanisław Wokulski, chociaż myślę, że na miano też ważnego bohatera na pewno zasługuje Ignacy Rzecki. Są to takie jednostki wybitne, ciekawe, interesujące i równocześnie wiecznie przegrywające z tymi wielkimi siłami, z tym nierozumiejącym ich społeczeństwem. Główne motywy literatury pozytywistycznej, te tutaj wypisane, wśród nich Waszą uwagę powinno zwrócić na przykład dziecko. Nowelistyka, zwłaszcza pozytywistyczna, bardzo chętnie o dzieciach pisywała, a to wszystko dlatego, że dziecko było takim motywem poruszającym, prawda, bardzo mocno czytelnika, czyli mogącym wywrzeć wrażenie, mogącym skłonić czytelnika do tego, żeby zechciał na przykład zaangażować się w ideę pracy u podstaw czy pracy organicznej. Znaczenie pozytywizmu, czyli to, co pozytywizm wnosi do polskiej literatury, to przede wszystkim takie ideały jak racjonalizm, tolerancja wobec odmiennych przekonań, wobec mniejszości na przykład narodowych, wobec ludzi będących innymi pod wieloma względami, tak? Następnie rozwijanie idei patriotyzmu obywatelskiego. W przeciwieństwie do tego patriotyzmu, który miał polegać na walce. To jest właśnie tutaj pokłosie pozytywizmu. Dalej, budowanie etosu pracy i nauki. Czyli nagle w kulturze zostaje docenione to, co zawsze gdzieś tam w polskiej kulturze, przynajmniej od czasu zaborów, stawało się mniej ważne, czyli właśnie praca, nauka. Następnie rozwijanie idei demokracji, altruizmu, czyli pomagania innym. No i wreszcie, z punktu widzenia takiego literackiego, dorobiliśmy się w okresie pozytywizmu znakomitych utworów prozatorskich, pisanych prozą, już nie poezja, bo do tej pory mieliśmy wielkich tylko poetów, prawda? Od Kochanowskiego poprzez romantyków, a teraz mamy wielkich prozaików, czyli wielkich autorów powieści, takich jak Prus czy Sienkiewicz. No jeszcze została nam jedna epoka, także myślę, że tutaj a kolejne pytanie naszej sądzie ulicznej może paść, co to jest modernizm. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzymujecie tutaj. Modernizm. Gdybyście zadali takie pytanie na ulicy, tak, pytając przypadkowych przechodniów, to myślę, że jedna z odpowiedzi, co najmniej jedna, mogłaby być jakaś mniej więcej taka. Czyli modernizm kojarzy się nagle z jakąś takim wyjątkową nowoczesnością, prawda? Coś jest modernistyczne, czyli nowe. Tymczasem wy wiecie doskonale, że modernizm to jest po prostu nazwa kolejnej epoki XIX-wiecznej. O, tu jest błąd, prawda, bo tutaj mamy, powinno być 1900, także muszę tutaj poprawić ten nieszczęsny slajd. Nazwa epoki, która przypada na lata 1890 i potem 1918 tutaj się oczywiście powinno pojawić, więc przepraszam za tą kuchę. Natomiast jeśli chodzi o nazwę epoki, to macie je tutaj. Młoda Polska, termin, który jest bardzo dobrym terminem, jak najbardziej możemy go używać, tylko ma tę wadę, że odnosi się tylko do kultury polskiej, ale do tego jesteśmy już po pozytywizmie przyzwyczajeni, prawda? Natomiast modernizm ma bardziej uniwersalny wymiar, bo możemy tym mianem określać całą kulturę Europy tego okresu. Neoromantyzm to trochę pojęcie może już rzadko używane w odniesieniu do tej epoki, ale ważne, warto je zapamiętać, bo ono nam też przypomina, że no, oczywiście Młoda Polska jest okresem, który w jakiś sposób ponad głowami jakby pozytywistów ponownie nawiązuje do romantyzmu, do romantyzmu właśnie. Czyli znowu mamy szansę nauczyć się tak naprawdę jednej epoki, załóżmy romantyzmu i możemy w tym samym mieć poczucie, że podobne treści będą się pojawiać na przykład w Młodej Polsce, a inne
odmienne, przeciwstawne, na przykład w oświeceniu czy pozytywizmie. Też niekiedy możecie się spotkać z takimi hasłami jeszcze jak dekadentyzm, czyli czy fond de siècle, czy la belle époque. To są nazwy do pewnego stopnia synonimiczne, jeśli chodzi o epokę, ale trzeba pamiętać, że na przykład dekadentyzm czy fond de siècle odnosi się tylko do końca wieku XIX. Ja oczywiście fatalnie wymawiam tą francuską nazwę, proszę mi wybaczyć, nie znam francuskiego, a jakoś tak próbuję być przynajmniej wierna tej wymowie i na pewno nie jestem. Natomiast jeśli chodzi o dekadentyzm, to myślę, że kojarzycie to hasło z takimi postawami jak pesymizm, przekonanie o kryzysie kultury, apatia, niewiara w ogóle w przyszłość, w rozwój, dalsze trwanie cywilizacji europejskiej. Tutaj pozwoliłam sobie rzucić taki slajd bez nadziei, że jakoś zdołamy ten wiersz przeczytać, nie będzie na to czasu na pewno, ale zobaczcie, dekadentyzm w poezji reprezentuje ten bardzo znany utwór Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy Tytmajera, który jest taką formą, jakby mówi się czasami o tym wierszu, że to jest manifest polskiego dekadentyzmu, tak? I przypominam wam, że to jest ten wiersz, w którym podmiot liryczny zadaje takie różne pytania o różne strategie zachowania się w obliczu bezsensu życia. Tak by można z grubsza powiedzieć, że to jest temat tego wiersza. I ciekawa jest odpowiedź na to pytanie, na te pytania. Odpowiedź jest taka, że nie ma odpowiedzi. To znaczy żadna z tych strategii nie ma sensu. Ten pesymizm jest tu tak głęboki, że on jest w jakimś sensie nawet podwójny. Czyli nawet sam pesymizm nie jest dobrą odpowiedzią na to, jak radzić sobie z tym bezsensem życia, które tak boleśnie doskwiera tutaj dekadentom. Tak? Oni czują, że nie da się już przeciwstawić złu, że można tylko się poddać. Prawda? Dlatego głoszą właśnie apatię, bierność, takie postawy bardzo obce właściwie i pozytywistom, i nawet romantykom wcześniej. Ale proszę pamiętać, że dekadentyzm nie obejmuje absolutnie całej młodej Polski, to jest tylko pewien wątek kultury młodej Polski, dlatego nie jest to nazwa, którą możemy stosować zamiennie w stosunku do całej młodej Polski. Jeśli chodzi o modernizm, to tutaj fantastycznie dużo i ciekawe rzeczy działy się w sztuce okresu modernizmu. Naprawdę aż szkoda, że nie można temu poświęcić jakoś szczególnie dużo czasu więcej, ale wy już poświęcaliście to na pewno na lekcjach. I takie dwa szczególnie istotne kierunki artystyczne modernizmu to na przykład impresjonizm i symbolizm, które za chwilę, pokrótce o tym powiemy, miały też swoje odzwierciedlenie w sztuce doby modernizmu właśnie. Teraz filozofowie tej epoki, czyli co się działo w dziedzinie myśli, w sposobie myślenia o świecie. Kilka nazwisk wypadałoby tutaj przywołać, między innymi Arthur Schopenhauer się musi pojawić jako taki patron dekadentów, można by powiedzieć. Jego filozofia, którą tutaj widzicie, to przede wszystkim takie przeświadczenie, że życie ludzkie jest w zasadzie cierpieniem, że życie ludzkie jest całkowicie podporządkowane naturze, biologii. Tutaj się Schopenhauer zgadzał z tymi, którzy mówili, że światem rządzi, że świat jest ściśle zdeterminowany. Tylko on wyciągał z tego wyjątkowo pesymistyczne wnioski. Uważał, że jest to źródło cierpienia nieustannie. Propagował pewne pozytywne wartości, takie jak te tutaj wymienione, czyli kontemplacja, więc pewna refleksja nad życiem, sztuka właśnie miała być tą pozytywną wartością i wreszcie wygrzebał gdzieś z filozofii buddyjskiej hasło nirwana i próbował je zaszczepić na gruncie właśnie europejskim, czyli nirwana jako takie wygaśnięcie wszelkich pragnień. I to się bardzo podobało polskim dekadentom, tak? Swoją drogą Schopenhauer stał się też bohaterem licznych memów i on w ogóle takim się stał trochę nieformalnym patronem czarnego humoru. Myślę, że te memy z udziałem Schopenhauera to jedne z bardziej takich zabawnych, jeśli chodzi o memy kulturowe, więc polecam, tak, żebyście się z paroma takimi obrazkami zapoznali. Trzeba tylko pamiętać, że one potwornie tutaj oczywiście trywializują filozofię Schopenhauera i broń Boże, nie odbierajcie ich jako jakiejś poważnej wykładni i poglądów Schopenhauera, to jest tylko żarty, są to żarty z reguły. Drugi wielki myśliciel tej epoki, który jest właściwie przeciwstawny w stosunku do Schopenhauera, to Friedrich Nietzsche. Tam, gdzie Schopenhauer głosił bierność, poddanie i apatię, to Nietzsche głosił aktywizm, odpowiedzialność człowieka za własne życie, energię, moc itd. Niestety Nietzschemu potworną szkodę wyrządzili później naziści, czyli faszyści niemieccy, którzy zaczęli się podszywać pod filozofię tego myśliciela, zaczęli sugerować, jakoby ta idea nadczłowieka miała oznaczać naród niemiecki. To było zupełnie obce w filozofii Nietzschego. Nietzsche uważał, że nadczłowiekiem może być tylko jednostka, nigdy nie naród. To zupełnie było niezgodne z tym, co on zakładał. No ale tak czasami bywa, tak, że wybitnym myślicielom przydarzają się potem złe rzeczy. Natomiast myślę, że często zapamiętujemy sobie tą postać Nietzschego z tytułu tego jego hasła Bóg umarł.
I ono nie oznacza bynajmniej, że Nietzsche się rozprawił z Bogiem, tylko oznacza tyle, że no, Nietzsche interpretował zresztą to pojęcie jako tragiczną sytuację, bo uważał, że jest to wyjątkowo dla ludzkości trudna sytuacja, w której trzeba się zmagać z własną niewiarą. Właściwie ten Bóg umarł oznaczało tyle, że człowiek jest skazany na niewiarę i to oznacza, że jakby w zupełnie nowym świecie musi teraz żyć. W polskiej poezji możecie spotkać myśli niczańskie, właśnie chociażby w wierszu Leopolda Staffa pod tytułem Kowal, który mniej więcej pamiętacie. Ja to też wymieniłam Stanisława Wyspiańskiego z tego powodu, że ta jego wizja Polski, tej wielkiej Polski, Polski jako wielkiej rzeczy, ona troszkę no, epatuje taką energią niczańską, można by powiedzieć. Henry Bergson to filozof, który właściwie mocniej oddziałał na późniejszą epokę, dwudziestolecie międzywojenne, więc teraz tylko zasygnalizuję, że gdzieś tam pod koniec Młodej Polski, kiedy zaczyna debiutować Bolesław Leśmian, to zaczynają też pobrzmiewać echa właśnie tej filozofii bergsonowskiej. Tak tylko uogólniając, zobaczcie, że te filozofie modernistyczne łączy to ze sobą, że one są jak gdyby znowu przeciwko, jakby skierowane przeciw rozumowi. Następuje taki rodzaj znowu akcji, reakcji na pozytywizm, na tą epokę realistyczną i teraz pojawiają się znowu takie postawy antyracjonalistyczne i to jest kolejna z nich. Jeśli chodzi o literaturę na świecie, to ja tutaj wymieniłam nazwiska takich twórców, z których chyba dwa są Wam szczególnie dobrze znane, mianowicie Fiodor Dostojewski jako autor Zbrodni i Kary oraz Joseph Conrad, autor Jądra ciemności, lektury szkolnej, z którą pewnie wielu z Was miało do czynienia. Jeśli chodzi o Fiodora Dostojewskiego, to tutaj tylko taka uwaga, ja oczywiście mam świadomość, że jego powieść powstała wcześniej niż okres modernizmu, bo w 1867, niemniej jednak Dostojewskiego uważam nie sposób zaliczyć do pozytywizmu. Jego postawa, jego powieść w ogóle Zbrodnia i Kara była bardzo antypozytywistyczna, właściwie reprezentowała zupełnie inną wizję świata, inną wrażliwość. Tam mamy do czynienia właśnie z bohaterem, który, jak pamiętacie, Rodion Raskolnikow zmaga się właśnie z narracjonalizmem, znaczy ten racjonalizm go doprowadza do zabójstwa w jakimś sensie, tak? Więc uważać, że Dostojewski to jest pisarz pozytywistyczny, jak się czasami uczniom zdarza sądzić, to jest po prostu nieporozumienie. Także Dostojewski, lepiej już go tutaj jakby wkomponować do tej epoki, zwłaszcza, że czyli on tak chronologicznie należy do epoki wcześniejszej, ale pod względem tematyki to dzieło zdecydowanie nie jest pozytywistyczne i chyba lepiej bezpieczniej sobie go kojarzyć tutaj z modernizmem. Może nie z Młodą Polską, bo to jednak pisarz rosyjski, ale właśnie z modernizmem i z różnymi problemami, które właśnie w okresie modernizmu się pojawiają już tak. Natomiast Joseph Conrad to oczywiście autor tej mini powieści na temat błędów i wypaczeń wielkiej naszej kultury europejskiej, kolonializmu, imperializmu, ale też i dramatu jednostki w tym świecie. Właściwie główny bohater tego utworu, nieszczęsny agent Kurz, to w jakimś sensie ofiara samego siebie, prawda? Swojej dumy, pychy, przekonania o własnej wielkości i potem tragiczna no właśnie ofiara takiego sposobu myślenia, bo w sumie bohater przegrywa, można powiedzieć, sam ze sobą. Kierunki artystyczne Młodej Polski rodzą się jak zwykle większość kierunków artystycznych w malarstwie, ale jakoś tak się składa, że one potrafią się też odbić na literaturze. Pierwszy z nich to impresjonizm. Kierunek artystyczny, który no, zawojował świat, można rzec. Zaczęło się wprawdzie od pewnej kontrowersji. Uznano początkowo, że malarstwo impresjonistyczne nie zasługuje na to, żeby je wystawiać w ogóle w poważnych muzeach, ale bardzo szybko okazało się, że ono się szalenie podoba, więc jakoś wygrało i paradoksalnie znalazło także swoje odzwierciedlenie w literaturze. Chodzi tutaj o te wszystkie typowe dla modernizmu sytuacje, jak rejestrowanie ulotnych przeżyć i wrażeń, ukazywanie zmienności nastroju, łączenie wrażeń różnych zmysłów, zwane też synestezją, tak? Pojawia się w poezji właśnie modernistycznej i tu Wam podaję przykład takiego wiersza, być może pamiętacie, omawianego w szkole, impresjonizm właśnie w poezji, tutaj wiersz pod tytułem Melodia mgieł nocnych. I tutaj w tym wierszu widać wszystkie te wartości charakterystyczne dla impresjonizmu, czyli taką zmysłowość, łączenie wrażeń różnych zmysłów też, tak? Czyli ta synestezja jest tutaj obecna, czyli łączenie wrażeń na przykład dźwięku i dotyku i wzroku oczywiście, bo na przykład takie sformułowanie pijmy kwiatów bądź rzeźwą, tak? Czyli pijmy wydaje się być pojęciem z kategorii smaku, podczas gdy woń to oczywiście zapach, kwiaty z kolei mogą nasuwać skojarzenia takie wzrokowe, wcześniej mamy też szepty i różne szumy powiewne, a więc taka cała właściwie koncert zmysłów obecny
obecny w tej poezji, czyli impresjonizm w poezji to jest przede wszystkim zmysłowość, to jest wyczulenie na różne bodźce płynące ze świata. Kolejny wielki kierunek artystyczny Młodej Polski to symbolizm. I symbolizm jest, można powiedzieć, takim wielkim powrotem do romantyzmu znowu, czyli do tego myślenia o tym, że świat ma przede wszystkim podstawę duchową, że świat, że w związku z tym człowiek jest wobec tej tajemnicy duchowości no, dosyć bezradny, że rzeczywistość materialna jest odzwierciedleniem ducha, że najlepszym środkiem stylistycznym do wyrażenia tej tajemnicy świata jest właśnie symbol. No i symboliści również nie lubią pisać o niczym dosłownie, wprost. Wolą sygnalizować, sugerować pewne stany, no bo wychodzą z założenia, że jeśli coś się da wyrazić wprost, to nie jest warte, żeby w ogóle o tym mówić. Tak? Czyli prowadzi to do pewnego paradoksu, że właściwie w literaturze należy trochę zaciemniać, ukrywać prawdziwe sensy. I takim na pewno sztandarowym przykładem symbolizmu w poezji jest wiersz Jana Kasprowicza, jeden z cyklu czterech sonetów, Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach. Myślę, że wszyscy pamiętacie ten cykl sonetów. Mamy tutaj takiego personifikowanego bohatera w postaci tego krzaku dzikiej róży. Mamy też tą próchniejącą limbę i oczywiście pełno tutaj stanów emocjonalnych, takich sugerowanych, zjawisko zwane psychizacją krajobrazu tu występuje, czyli przyroda jest wyposażona w cechy psychiczne. Samotny, senny, zadumany jest ten krzak dzikiej róży, tulący się do zimnej ściany. Równocześnie wiersz przesycony takim pesymizmem, dekadentyzmem wręcz. I ostatni z kierunków artystycznych Młodej Polski to naturalizm. Ten z kolei oddziałał zdecydowanie mocniej na prozę doby modernizmu. Można powiedzieć, że naturalizm to taki realizm doprowadzony do pewnej skrajności, bo naturaliści również chcą przekazać realną rzeczywistość, ale idą jeszcze dalej niż realiści, to znaczy starają się być maksymalnie obiektywni, starają się oczyścić tekst literacki zupełnie ze swojej własnej twórczej osobowości, pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona była, skupiają się na bohaterze zbiorowym, czyli już ta indywidualność jakby znika, istotniejsze jest to, jak wygląda cała zbiorowość ludzka. Pokazują drastyczną często tematykę, brutalną. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, kiedy Kuba, parobek Boryny, odcina sobie nogę, tak, która była tam dotknięta z gangreną bodajże, czy jakimś innym schorzeniem. I oczywiście wykrwawia się, umiera tam w jakichś strasznych cierpieniach i autor nam tego opisu bynajmniej nie szczędzi, tak? Tylko pokazuje nam, jak co się tam tragicznego dzieje w tej nieszczęsnej stodole. I to jest właśnie charakterystyczne dla naturalizmu. A drugi aspekt naturalizmu to jest ukazywanie człowieka jako takiej ofiary natury poniekąd, ale swojej własnej natury. Człowiek staje się tutaj siedliskiem instynktów, popędów, tak? Takich rzeczy, nad którymi nie panuje. Przypomnijcie sobie chociażby relacje między Antkiem a Jagną, znowu w Chłopach Reymonta. Ważna tylko jeszcze uwaga na koniec, żeby też nie utrwalił się Wam jakiś błąd. Chłopi Władysława Reymonta to nie jest powieść, która jest w całości naturalistyczna, tylko to jest powieść, w której istnieją wątki naturalistyczne, ale w niej istnieją też inne wątki, bo znowu moderniści, podobnie jak romantycy, lubili sobie łączyć różne kierunki artystyczne, dokonywać takiego synkretyzmu rodzajowego i gatunkowego. Nasi pisarze moderniści, przypominam, kto do tej listy należy, Żeromski, być może czytaliście właśnie Ludzi bezdomnych w szkole, bo matura, podstawa programowa wskazuje, że Żeromskiego można czytać albo Ludzi bezdomnych, albo Przedwiośnie, które są powieścią późniejszą, a więc w dwudziestoleciu międzywojennym się dopiero z nim stykacie. Chłopi oczywiście to powieść typowo modernistyczna, zresztą nagrodzona Nagrodą Nobla, doceniona na całym świecie. Wyspiański Wesele, nasz największy dramat narodowy tej doby. I jeszcze sobie pozwoliłam tutaj wymienić Gabrielę Zapolską, Moralność pani Dulskiej, chociaż to jest lektura, na którą już często w szkole czasu nie starcza, a uważam, że z wielką szkodą, komedia, chociaż taka tragikomedia można by powiedzieć i pokazująca ciekawą postać właśnie tytułowej bohaterki. Również ważne indywidualności twórcze tego okresu modernistycznego to nasi poeci. Pewnie te wszystkie te wiersze, które tutaj wymieniłam, na pewno w szkole omawialiście. Bronisławę Ostrowską wprowadziłam tylko dla tak zwanej równowagi, bo chciałam, żebyście pamiętali, że kobiety też chwytały za pióro i tworzyły w tamtych czasach podręczniki, tego jakby ciągle jeszcze nie widzą i przypisują tutaj twórcze moce tylko panom, a szkoda moim zdaniem. No i największe nasze arcydzieło doby modernizmu to oczywiście Wesele Wyspiańskiego. Ja tutaj zasygnalizowałam tylko najważniejsze wątki i zagadnienia tego utworu, które samo w sobie, co Wesele, zasłużyłoby na w ogóle osobny wykład oczywiście. Natomiast co jest ważne, to na pewno to, że jest to taki dramat, który
dokonuje podsumowania właśnie pewnej, no, podsumowania tego, jak poeci końca XIX wieku widzą w ogóle Polskę, polskość Polaków, w jakie problemy Polacy są uwikłani jako naród. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą słynną rozpiętość i konflikt między inteligencją a chłopami, ten brak tej spójności narodowej, to Wyspiański pokazuje. Ale też no, nie da się ukryć, że Wesele to jest przede wszystkim wspaniała wizja, taka dramatyczna, pełna, będąca wyrazem tej młodopolskiej syntezy sztuk. I tak naprawdę Wesele powinniście przede wszystkim oglądać, powinniście być w teatrze, widzieć na scenie Wesele, bo dopiero wtedy wybrzmiałyby te wszystkie treści, które Wyspiański tutaj dla tego dzieła przewidział. Główne motywy literatury młodopolskiej to te, które tutaj wymieniłam. Oczywiście można by zawsze tam wyprodukować więcej tych motywów, ale takie dosyć kluczowe i charakterystyczne dla tej epoki chciałam tutaj podkreślić, czyli artysta jako temat, na przykład w poezji, społeczeństwo również oczywiście zawsze, zwłaszcza w powieściach takich jak Żeromskiego, na przykład Ludzie bezdomni, temat wsi, pojawia się chociażby w Chłopach, ale i w Weselu, rzecz jasna. Motyw śmierci, przemijania był bardzo charakterystyczny dla dekadentów, prawda? Bo jakby odpowiadał ich temperamentowi. Tatry to z kolei nowe odkrycie geograficzne, poezja tatrzańska, czyli gdybyście natrafili na jakiś taki motyw, na rozprawcę, prawda, dotyczący przyrody i roli przyrody w życiu człowieka, to myślę, że można przywołać jakiś wiersz młodopolski, bo on się też tutaj może przydać. Znaczenie Młodej Polski dla kultury, już finalny slajd, co wprowadza, bo mówiliśmy sobie o tym, co te poszczególne epoki nowego jakby wprowadzają do polskiej literatury, jaką pełnią, co się jakby pojawia wraz z ich zaistnieniem. No więc na pewno ważne było to, że Młoda Polska już była taką epoką w pełni europejską, to znaczy mieliśmy tutaj na gruncie naszej literatury wszystkie wątki kultury zachodniej, bo te wszystkie nurty, o których ja tutaj mówiłam, czyli impresjonizm, symbolizm, naturalizm, wywodzą się z kultury europejskiej. Czyli Polska była taką naprawdę tutaj, była mniej jakby skoncentrowana na tych typowo polskich, takich trochę powiedzmy prowincjonalnych problemach i pojawiło się mnóstwo takich zagadnień właśnie uniwersalnych. Co jest jeszcze tutaj ważne, to jest to, że też Młoda Polska dostarczyła nam wielu wspaniałych indywidualności twórczych, to znaczy pisarzy różnej kategorii, bo mieliśmy i świetnych prozaików, takich jak Żeromski, i świetnych dramatopisarzy, takich jak właśnie Wyspiański czy Gabriela Zapolska, ale również wspaniałych poetów, z których część dopiero kontynuowała i czym rozwijała się w pełni dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Myślę tu na przykład o Leopoldzie Staffie i Bolesławie Leśmianie, którzy byli takimi właśnie twórcami bardzo dla Młodej Polski charakterystycznymi. Słuchajcie, więcej treści, które mogłyby stanowić rozwinięcie tego, o czym ja tutaj mówię, możecie znaleźć tutaj na moim blogu Kanon Lektur. I myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o samą prezentację. Mam teraz już chyba, wypadałoby mi zapytać, czy macie jakieś pytania do tego, o czym tutaj mówiłam. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, ale z jakiegoś powodu nie chce albo nie może pytać za pomocą mikrofonu, to możecie też śmiało pytać na czacie i my ten czat monitorujemy przez całe spotkanie, więc jeśli jakieś pytanie się tam pojawi, to na pewno będzie tutaj przekazane pani prowadzącej. Odpowiadając na wszystkie pytania, tak, live będzie zapisany. Live będzie na Facebooku, więc będzie można sobie do niego spokojnie wrócić. Tutaj widzę, że jest jedno pytanie. Ktoś pyta, czy... Jejciu, gdzieś tutaj miałam i mi zniknęło. A jakie książki pani poleca do matury bez tych z gwiazdką? Aha, bez tych z gwiazdką, ale rozumiem, że chodzi o lektury, znaczy jakieś pozycje lektur szkolnych, tak? Które po prostu nie są ogwiazdkowane, a które warto sobie powtórzyć do matury, tak? Słuchajcie, to jest takie pytanie, no, na które trudno odpowiedzieć, bo to zależy bardzo mocno od tematu, ale na pewno
Moim zdaniem warto, jeśli już na przykład zainwestowaliście, to zależy też od Was. Jeśli poświęciliście swój czas w trakcie nauki w liceum jakiejś lekturze i wiecie, że na przykład czytaliście i uczciwie przeczytaliście jakąś pozycję, na przykład Zbrodnię i karę, to na pewno warto sobie to powtórzyć. Zasadniczo generalnie zasada jest taka, że jeśli coś dobrze znacie, to to może być Waszym atutem. Czyli właściwie odpowiedź w przypadku każdej osoby mogłaby być różna. To warto sobie powtórzyć to, w co już zainwestowaliście czas i co stosunkowo najłatwiej będzie Wam sobie przypomnieć. Także no tak bardzo ogólnie w ten sposób mogłabym powiedzieć, a bardziej szczególnie to na przykład mam taką radę, żeby nie lekceważyć liryki, nawet jeśli nie macie zamiaru pisać utworu lirycznego, czyli interpretacji utworu lirycznego, to warto sobie na przykład powtórzyć kilka jakichś bardzo charakterystycznych wierszy, zwłaszcza takich trochę no, rozbudowanych, takich, które jesteście w stanie też jakoś opisać, na przykład właśnie tą romantyczność Adama Mickiewicza tutaj sugerowałam. Po to, bo dlatego, że wiersze są raz, że krótkie, czyli nie trzeba spędzić wiele czasu na ich powtórce, a dwa, że one się doskonale nadają jako tak zwany dodatkowy tekst kultury, na który się powołujecie. Prawda? Czyli nie bójmy się też utworów lirycznych, takich, które na przykład sugeruje Wasz podręcznik i tutaj w zależności od tego, z jakim podręcznikiem macie do czynienia, można to zrobić. Tak? Ja też, słuchajcie, na blogu mam w poszczególnych jakby zakładkach poświęconych na przykład epokom, listę zawsze książek, które należą do tej epoki, charakterystycznych dla niej, ze wskazaniem na konkretne tytuły, także tam można sobie wybrać coś, co warto. Zasadniczo jest taka idea przecież, że musimy powtórzyć sobie takie teksty, które mają w miarę uniwersalny wymiar i które mogą pasować do różnych tematów. Te tematy przecież rozprawek to będą zawsze tematy związane z jakimiś podstawowymi, uniwersalnymi wartościami, czyli tam można się spodziewać, że będzie wolność, może być wolność, może być miłość, może być samotność, może być ojczyzna, tak? Może być jakaś praca na rzecz innych, nauka, poświęcenie. No tutaj jest chyba nieograniczona liczba pomysłów, może by mieć komisja egzaminacyjna, więc właściwie wszystkie te teksty, w których jesteście w stanie rozpoznać któreś z tych zagadnień, mogłyby się nadawać. Nie? To tak, trudno mi tutaj wskazywać konkretny tekst. No, zasadniczo powiedziałabym tak, jeśli jesteś z czegoś dobry i zapamiętałeś sobie ten utwór i go lubisz, co ważne, to powtórz go sobie, on się może przydać. Pojawiło się doprecyzowanie do tego pytania, mianowicie co z książkami, które nie są lekturami szkolnymi. Mhm. I tutaj kojarzę z poprzedniego spotkania, że generalnie były pytania o to, jak egzaminatorzy na maturze odnoszą się do książek, które nie są lekturami szkolnymi. Bardzo dobrze się odnoszą, absolutnie dobrze. I tylko mała uwaga, słuchajcie, bo też jest taki problem, że czasami pojawiają się na maturze teksty na przykład z takiej kultury bardzo popularnej i takiej nawet bardzo młodzieżowej. To z tym bym była trochę ostrożna. To znaczy nie ma, no egzaminator zaakceptuje Harry'ego Pottera oczywiście i jakieś takie teksty młodzieżowej literatury, bardzo młodzieżowej, rozrywkowej, jakieś takie historie, no nawet trudno mi przytoczyć jakieś przykłady. No, ten Harry Potter jest taki standardowy, przy czym od razu powiem, ja bardzo lubię Harry'ego Pottera, więc nie o to chodzi, że ja tutaj mam jakiś jestem przeciwniczką, tylko że jednak jak pomyślcie sobie, jak piszecie tekst, dla którego punktem wyjścia tej rozprawki jest jakieś arcydzieło literatury wysokiej tak zwanej, reprezentujące literaturę wysoką, załóżmy Dziady Mickiewicza, czy Zbrodnię i Karę Dostojewskiego, czy jakiś utwór Szekspira, to potem zestawia z tym utwór, który jest po prostu czysto rozrywkowy i taki no, stworzony po to, żeby nas bawić i cieszyć i tylko po to właściwie, to jest ryzyko, że będzie ta nasza praca bardzo niespójna. Pamiętajcie, że Wasze argumenty zgodnie z jakby taką, no, jakby to powiedzieć, z informatorem maturalnym, one muszą być szerokie, trafne i pogłębione. Te trzy kryteria trzeba spełnić. Szerokie to znaczy, że macie przywołać tyle tekstów, do jakich jesteście zobowiązani w temacie. Trafne to znaczy, że te teksty mają rzeczywiście być na temat, czyli jeśli tematem jest wolność, to one mają dotyczyć zagadnienia wolności. I pogłębione to znaczy, że dają się zinterpretować w jakiś głębszy, w głębszym sensie. Tak? Czyli jeszcze inaczej odpowiadając na to pytanie, jeśli zależy Wam po prostu na zdaniu matury, to nawet tego Harry'ego Pottera można przytoczyć, tak? Bo rozumiem, że w tym momencie liczycie na no, wystarczającą liczbę punktów, żeby po prostu zdać. Tak? Natomiast jeśli macie ochotę i macie wolę, aby ta wasza matura była lepiej oceniona, żeby tych punktów było więcej, to warto sięgać po jednak teksty ambitniejsze niż taka czysto literatura rozrywkowa. Tak? Są na przykład różne arcydzieła z literatury światowej, które może znacie, nie wiem, na przykład Lot nad kukułczym gniazdem. To jest taka powieść o domu wariatów,
psychiatrów, tak, w psychiatryku się dzieje akcja. Jest to tak naprawdę powieść będąca parabolą i w istocie ukazująca zjawisko totalitaryzmu. Bardzo jest to dzieło zdecydowanie z kategorii literatury światowej, spoza kanonu, ale świetnie się nadające do różnego rodzaju tematyki właśnie związanej znaczy zależy jakiej, prawda, tej tematyki maturalnej. Czy na przykład jakieś takie powieści jeszcze z okresu gimnazjum? Czasami całkiem w gimnazjach bywa, że autorzy, nauczyciele zwracają Waszą uwagę na bardzo ciekawe teksty, na przykład Buszujący w zbożu, to jest też taka powieść, która świetnie się nadaje do tematu poświęconego młodości, wolności, walce o własną tożsamość, też jest to rzecz, którą warto sobie powtórzyć. Także egzaminatorzy chętnie jak najbardziej patrzą na inne teksty kultury niż lektury, zwłaszcza, że pamiętajcie, mogą być to też filmy, mogą być to też w ogóle dzieła sztuk plastycznych również, tylko w tej sytuacji, kiedy powołujecie się na film czy na dzieło sztuk plastycznych, to też pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest podać również autora tego dzieła. Czyli to nie może być opis w stylu, no jakiś tam film kiedyś widziałem, prawda, i tak sobie napiszę, ale nie pamiętam, kto go stworzył i właściwie no, kim jest na przykład reżyser tego filmu. Czyli to wasze powoływanie się na inne teksty niż literatura też musi mieć sens, czyli warto sobie na przykład parę takich ciekawych, ambitnych filmów wcześniej przygotować przed maturą. Właśnie takich, które da się zastosować do tych takich tematów o uniwersalnym wymiarze czy znaczeniu. Padło również na Facebooku zapytanie, czy mogłaby Pani rozwinąć motyw szlachty wysadzonej z siodła? Czy mogłabym rozwinąć? Ale to jest, słuchajcie, bardzo takie rozległe zagadnienie, to znaczy rozumiem, ja tego motywu w ogóle nie sformułowałam, to znaczy nie padło takie określenie, tylko mówiłam właśnie o tym losie szlachty, prawda, w okresie pozytywizmu wczesnego, tej szlachty wysadzonej z siodła, czyli tej, która doświadczyła właśnie różnego rodzaju konsekwencji represji popowstaniowych, między innymi konfiskaty majątku, bądź utraty majątku, tak, i ta szlachta musiała sobie jakoś poradzić, prawda, ze swoim nowym życiem. Dostąpiła takiej właśnie przemiany natury ekonomicznej i o to trzeba było sobie radzić ze sobą. I właśnie o takiej szlachcie wysadzonej z siodła mówi często zarówno nowelistyka, jak i przede wszystkim powieści okresu pozytywizmu i potem jeszcze można powiedzieć modernizmu, bo na przykład ten temat podejmował też Żeromski w Ludziach bezdomnych. Tam jest świetnie pokazany właśnie sytuacja szlachty wysadzonej z siodła. Taką szlachcianką wysadzoną z siodła jest Joanna Podborska, ta nauczycielka, w której zakochał się Judym. Tak? Także no, nie wiem, w jakim sensie mam to rozwinąć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że właśnie Żeromski jest takim najlepszym pisarzem, który ten wątek ukazywał, bo jego bohaterami byli właśnie tacy inteligenci, którzy mieli w swoim życiorysie to doświadczenie bycia wysadzonym z siodła. Zresztą sam Żeromski miał też takie akurat perypetie. Także na tyle, na ile mogę to rozwinąć, mogę taki sygnał rzucić. Natomiast chyba nie jestem pewna, czy odpowiedziałam na pytanie. Kolejne pytanie już chyba takie bardziej abstrakcyjne. To ktoś pyta, czy ma Pani jakieś przewidywania odnośnie tematu rozprawki w tym roku? To jest takie pytanie, które słyszymy co roku. Słuchajcie, na Waszym miejscu bym zrobiła tak. Nie, ale od razu proszę, nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię, bo naprawdę nie mam żadnych przewidywań, ale na pewno bym to zrobiła, będąc uczniem. Na pewno bym sobie otworzyła, prawda, stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wypisała sobie wszystkie tematy, które były do tej pory na maturach i jeśli tam macie dostęp do matur próbnych, to też, chociaż głównie na tych maturach właściwych, bo jednak należy się zakładać, że skoro ta matura, którą wypiszecie, no jest którąś tam maturą, ale od kilku lat, chyba od 2015 się te matury odbywają, no to tych tematów już trochę było i raczej należy mieć nadzieję, że komisja wymyśli coś nowego, tak? Czyli można by powiedzieć, że można założyć, jakich tematów raczej nie będzie, bo nie sądzę, żeby komisja zdecydowała się na powtórzenie jakiegoś tematu, który już był. Natomiast jaki będzie, no to trudno powiedzieć. Z reguły jest tak, że komisja jest dosyć ostrożna, do tej pory tak było, może teraz zaszaleje w tym roku, ale myślę, że jednak nie, biorąc pod uwagę okoliczności te pandemiczne, tak? I komisja jest ostrożna, to znaczy, że jeśli chodzi o ten temat rozprawki podstawowej, wybiera jakiś taki tekst, który na pewno w szkole omawiano i który nie był specjalnie kontrowersyjny, tylko teraz no nie chcę mieć Was na sumieniu, powiem Wam, że na przykład raczej nie spodziewam się, że będzie Ferdy Durkę, a tu na przykład będzie Ferdy Durkę i będziecie mieć pretensje, oskarżycie mnie jeszcze, także... Komisja do tej pory była dosyć taka właśnie konserwatywna, czyli wybierała teksty typu Dziady, Lalka, Wesele, powieść Sienkiewicza chyba jeszcze nie była tak bezpośrednio przywołana.
Ale właśnie no, skupiłabym się na tych głównych tekstach ogwiazdkowanych, tych dużych powieściach, bo z nich najlepiej zaczerpnąć jakiś fragment i najlepiej też oczekiwać, że uczeń sobie z tym poradzi, tak? Także no, niestety nie mam takich żadnych przeczuć, bo za każdym razem jestem lekko zaskoczona zawsze tym tematem. Bywają tematy czasami prostsze, czasami trudniejsze, tak? To też widać, że na przykład bywa tak, że jakiś temat jest taki podejrzanie skomplikowany, ale to też często jest pozór, tak? Potem jak uczeń sobie pracuje nad tym tematem, to nagle okazuje, że całkiem nieźle sobie radzicie. Także niestety nie mamy żadnych przewidywań, ale właśnie moja podpowiedź jest taka, że spójrzcie na to, co było i pomyślcie sobie, że pora na coś nowego. Z tym, że od razu uprzedzę, to nie dotyczy tekstów literackich. To znaczy należy się spodziewać, że będzie nowy temat, ale tekst literacki może się powtórzyć, bo już to się chyba działo i ponieważ komisja ma tą skłonność do wracania do tych głównych takich dzieł typu Lalka, chłopi nie, bo nie są gwiazdkowani, ale Lalka, Dziady, część trzecia i Wesele tak w różnych konfiguracjach, do których z tych tekstów Pan Tadeusz, o właśnie, słuchajcie, no Pan Tadeusz, chyba nawet już dawno nie było Pana Tadeusza. Może, ale nic nie wiem szczególnie na ten temat. Kolejne pytanie. Tak. To ktoś pyta, czy jeśli na rozprawce napisane jest, żeby odwołać się do wybranych tekstów literackich, to czy mogą być na przykład dwa argumenty z jednej książki i tyle, czyli argument z podanego fragmentu plus dwa argumenty na przykład z Lalki i tyle. To znaczy, to zależy, jak jest sformułowany temat. Jeśli w temacie jest formuła przywołaj teksty, liczba mnoga się pojawia, no to muszą być teksty kultury. Ale tutaj rozumiem, że to pytanie wiąże się troszeczkę z tym, że zwłaszcza jak jest tekstem wyjściowym lektura ogwiazdkowana, fragment lektury ogwiazdkowanej, to z reguły wtedy temat wygląda w ten sposób, że masz odwołać się do fragmentu, do całości lektury i tekstu kultury. To będzie napisane w temacie. Także proszę się nie obawiać, zobaczyć, co jest napisane w temacie. Jeśli punktem wyjścia jest lektura ogwiazdkowana, to zazwyczaj trzeba poza nią przywołać tylko jeden tekst, no bo oprócz tego fragmentu będziecie musieli się odwołać do całości utworu, prawda? To już będą jakby dwa teksty w tym, nie? Natomiast jak fragment będzie z tekstu poza tekstem, znaczy będzie związany z utworem nieogwiazdkowanym, to wtedy autorzy tego tematu nie mogą od was żądać, żebyście przywołali cały ten utwór, z którego mają zaczerpnięty fragment i wtedy musicie przywołać dwa teksty kultury. Tak? Ja się tak kojarzę ten temat, ten taki temat związany z utworem nie będącym lekturą. I zresztą w temacie będzie to napisane. Uważnie czytajcie temat, to jest też często problem, że jakby nie czytacie wszystkiego, tak? A w temacie pojawia się, znaczy nie wy oczywiście, bo wy jeszcze takich doświadczeń nie macie, ja to mówię do was, jakbyście już maturę kilkakrotnie zdawali. No, trzeba czytać uważnie, co jest w temacie napisane, tam będzie wskazówka. Jeśli jest tekst, to tekst, jeśli teksty, no to niestety co najmniej dwa. Kolejne pytanie już takie szybkie, to ktoś pyta, czy ma Pani jakieś filmy, które mają dużo motywów i się przydadzą do matury, czyli pewnie chodzi o filmy na kanale na YouTubie, ale załóżmy, że chodzi też o wpisy na blogu, może ma Pani takie wpisy na blogu? Znaczy ja domyślam się, że chodzi o, znaczy nie jestem pewna, czy to nie chodzi czasami o filmy jako teksty kultury, bo jeśli chodzi o moje filmy na blogu, bardziej chyba w ten sposób, prawda? Czy mogę polecić jakiś film, który by się nadawał jako tekst kultury, tak? Wiecie, no tak musiałabym się chwilę zastanowić, ale teraz pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to świetnym filmem stosunkowo nowym, który wielu widziało i uważam, że do wielu tematów się nadaje, to jest na przykład Joker, ten ostatni film tutaj będący oparty o tą postać Jokera z tego świata Batmana, a jednak taki film tragiczny, taki naznaczony pewną no, treścią taką poważną i to jest taki film, który dotyka tematu właśnie samotności, tajemnicy, szaleństwa. No, myślę, że ten film na przykład przychodzi mi do głowy tutaj. W ogóle pomyślcie sobie o takich filmach, które mają status jakichś arcydzieł, które na przykład zostały nagrodzone, bo to są często takie filmy, do których warto się odwoływać, tak?
Na przykład ja wiem, że często uczniowie mają skłonność odwoływać się z kolei do takich filmów z dziedziny, którą lubią, na przykład fantastyki, tak, czy nawet seriali telewizyjnych. Tutaj bym tak troszeczkę, nie mówię, że nie zniechęcam, bo seriale bywają wybitne, tylko też trzeba pytanie jest, na ile potraficie sobie poradzić z taką interpretacją w oparciu o serial. Ale może być też serial. Serial dobrze użyty jako tekst kultury jak najbardziej może być, tak? Po prostu moje doświadczenie jest takie, że z reguły jak ktoś pisze o serialach, to często pisze dlatego, że nie zna tekstów literackich i przywołuje takie seriale typu Walking Dead, co nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że jest no, jednak na przykład ten serial, o którym właśnie powiedziałam, wybitnie taki rozrywkowy, nawet jeśli jest taka rozrywka z tytułu horrorowata, to jednak nie jest to tekst, na który warto się powoływać, prawda? Staramy się, myślę, że staracie się po prostu zaprezentować też na maturze jako takie osoby o takim pogłębionym spojrzeniu na rzeczywistość i też odbierające te teksty na trochę w takim głębszym sensie, tak? Czyli dlatego na przykład Joker tak, ale już na przykład, no nie wiem, jakiś film z kategorii z Marvelowski może niekoniecznie, bo trzeba umieć to zrobić też. Ale może jeszcze taka rada, bo właściwie wy możecie też przywoływać te teksty z kultury popularnej, tylko trzeba wiedzieć, że to są teksty z kultury popularnej. Fajnie by było na przykład to zapisać, napisać, że jeśli jakiś wątek jest taki szczególnie ważny, czy jakaś postawa jest szczególnie ważna, że ona się daje pokazać również w tekście o charakterze popularnym, na przykład w jakimś filmie w oparciu o na przykład z tego uniwersum Marvela, nie wiem, w Torze Ragnaroku na przykład, czy tam Doktorze Strange'u, to warto napisać, że to jest właśnie film reprezentujący kulturę popularną, czy popkulturę, ale on też dotyka tego tematu. I wtedy myślę, że można by sobie poradzić nawet z takim wyzwaniem, jakim jest kultura rozrywkowa. Możecie sobie sięgnąć na przykład po te filmy nagrodzone, załóżmy, Oscarem. No to jest jakieś kryterium, tak? Nie każdy musi lubić Oscary, czy zgadzać się z Oscarowymi filmami, ale one z reguły reprezentują taki kanon, który jest akceptowany przez egzaminatorów maturalnych. Oni jakby muszą przyznać, no tak, to był film nagrodzony Oscarem, czyli on reprezentuje pewną wartość, jest tu szansa na pogłębioną analizę, nie? A filmy Oscarowe często mają właśnie takie zacięcie poważne. Kolejne pytanie to, to ktoś pyta, czy będzie gdzieś ta prezentacja dostępna? To znaczy, z tego co wiem, panie tutaj nagrywają to też, a poza tym ja też mam zamiar tę prezentację jakoś zaembedować, to już mówię, tak używam makaronizmu właśnie, czyli umieścić gdzieś u mnie na którejś stronie na blogu. Także ona się powinna pojawić. Mniej więcej pewnie w ciągu weekendu powinna się pojawić na blogu Canon Lektor, także tam będzie dostępna. Czyli pamiętajmy, żeby iść i obserwować bloga. Tak, zapraszam. To jest bardzo ważne dla waszej przyszłej matury. Tak, kolejne pytanie to ktoś pyta, jakie lektury na pewno przydadzą się na rozszerzeniu? Mm-hmm. No słuchajcie, z rozszerzeniem to jest trochę inny temat, tak? Dlatego że rozszerzenie, mimo że jest niby lista lektur rozszerzonych, to jak wiecie, one stanowią tylko taki sygnał, jakie teksty warto przeczytać z tak zwanego kanonu kultury polskiej i europejskiej, ale na maturze nie ma pytań o konkretne teksty, ani żaden temat nie opiera się konkretnie o jakieś konkretne lektury z tej listy rozszerzonych, prawda? Więc już to jest najlepszy dowód na to, że tutaj trudno jest dać jakieś konkretne wskazanie. Literatura, matura rozszerzona, jak wiecie, polega na przykład na interpretacji utworów lirycznych, więc to, co mogłabym tutaj radzić, gdyby ktoś myślał o tego typu rozwiązaniu na swojej maturze, to na pewno jest doskonalić interpretację i analizę wiersza, utworu lirycznego, zwłaszcza porównywania dwóch tekstów. I tutaj no, zachęcam do czytania poezji XIX-XX-wiecznej, różnych poetów, również tych polskich poetów, których znajdziecie na każdej liście lektur. A jeśli chodzi o te teksty takie z kategorii listy rozszerzonej, to na pewno wiem, że uczniowie chętnie korzystają i moim zdaniem słusznie z takich tekstów jak na przykład Mistrz i Małgorzata, bo to jest powieść raz, że dosyć przyjemna w lekturze, a dwa, że dotykająca tematu właśnie wolności, miłości, totalitaryzmu, tak, sztuki, więc do takich tematów się nadaje właśnie, jakie często na maturze rozszerzonej się zdarzają, nie? Czy właśnie powieści Dostojewskiego, to jest też świetne źródło, nie tylko Zbrodnia i Kara, bo jakby ambitna osoba, która myśli o maturze rozszerzonej, też być może czytała inne książki Dostojewskiego. Powieści Alberta Camus, w tym Dżuma, która jest też na poziomie podstawowym oczywiście lekturą, ale tutaj na
rozszerzeniu też się może przydać, bo to jest powieść filozoficzna, a te powieści filozoficzne zawsze mają tak dużo, są ciężkie od treści, czyli się nadają bardzo. Powieści, nie wiem, Franza Kafki, to też są, ten proces na przykład, to jest bardzo dobra lektura z poziomu rozszerzonego, którą można wykorzystać do różnych tematów dotyczących właśnie różnych aspektów ludzkiego życia, ale tutaj po prostu kierujcie się też swoją własną tutaj głową, też miejcie do siebie zaufanie, wiele rzeczy, i generalnie zachęcam, żeby czytać te książki, które Wam się podobają, bo je lepiej zapamiętacie. Więc jak coś Was totalnie odrzuca, tak, nie mówię niestety o lekturach ogwiazdkowanych, bo te musicie sobie przypomnieć, ale jeśli chodzi o te, które Was nie odrzucają, które wybieracie jakby dobrowolnie, no to już wybierzcie coś, co Wam się podoba, bo wtedy będzie to dla Was dużo przyjemniejsze. Kolejne pytanie z czatu to, nigdy raczej nie było motywu miasta, ale czy myśli Pani, że taki motyw jest prawdopodobny? No wiecie, moim zdaniem jest. Czemu nie? Dlaczego nie? Bardzo ciekawy motyw. Właśnie mnie zainspirował ten ktoś. Muszę go kiedyś użyć. Żyjemy wszyscy w mieście. Miasto się staje jakąś taką ważną przestrzenią dla nas, prawda? Od lat już jest. Wprawdzie to nie, wiecie, nie będzie raczej tak, że po prostu pojawi się temat miasto. To miasto musi być uchwycone w jakimś kontekście, w jakiś sposób ukazane, powiązane z jakimś innym sensem. Czyli raczej nie należy się spodziewać, że będzie prosty temat typu, czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście, bo to mógłby być temat na ewentualnie esej z języka angielskiego, na maturze z angielskiego, ale tutaj raczej może być to ujęte w jakiś kontekst, tak? Czyli miasto jako przestrzeń życzliwa człowiekowi bądź wroga, tak? No, można sobie wyobrazić taki temat, tak. Ale już na pewno warto go sobie tak solidnie opracować, bo on się może przydać też do różnych innych tematów, więc dobry pomysł. I ostatnie pytanie, jakie póki co mamy na czacie, to czy filmy Kieślowskiego, Bergmana, Wajdy i Tarkowskiego byłyby dobrym materiałem. Byłby znakomite. Egzaminator byłby po prostu zachwycony. Naprawdę. Bardzo ambitne kino. Ja nawet nie śmiałam proponować takich nazwisk, ale widzę, że znalazły się osoby, które lubią tego typu kino. Oczywiście, to są znakomite filmy, znakomite przykłady dzieł, które jak najbardziej się nadają. Także tak, oczywiście. Czyli z tego, co widać, pan Kacper traktuje swoją maturę bardzo poważnie, bo on też spytał o motyw miasta. Aha. Więc... Życzymy panu Kacprowi wszystkiego najlepszego. Będę trzymać kciuki za ten motyw. Dokładnie. I to są chyba wszystkie pytania, jakie mamy na Zoomie, chyba wszystkie pytania, jakie mamy na Facebooku, więc to by było chyba dzisiaj na tyle z naszej strony. Dziękujemy pani bardzo za poświęcony czas, za odpowiedzi na wszystkie pytania, za bardzo interesującą prezentację. Była naprawdę, naprawdę mega ciekawa, bardzo mi się podobała. I myślę, że wszyscy tutaj, którzy oglądali, którzy wytrwali z nami do końca, dziękujemy tym 48 osobom, które dotrwały tutaj. Na ciepłą herbatkę.